Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Maciej, jakby coś? Mówią nam, że jesteśmy na żywo. Tak, redaktorze Danieluk. Redaktorze Łasiński. Zobacz, ale w ogóle mikrofon sobie przesunię jakoś, tak żeby było lepiej państwu lepiej słychać. Dzień dobry. O, jak teraz lepiej ja ciebie słyszę. Słuchajcie, dajcie nam znać, czy nas słychać i widać gdzieś tam na czatach i w ogóle w innych miejscach. My będziemy tutaj jeszcze się szykowali, bo to, że jesteśmy tylko 5 minut spóźnieni, to jest luz. To w ogóle dzwonka się niczym nie przejmuje. Dzwonka nie było, dokładnie tak. Są wakacje, dzwonka nie było. My tu będziemy wpisywać różne rzeczy. Co jest istotne, możecie do nas dołączać na czacie na żywo. Jezus, co to było? Nie wiem, co to był za, nie wiem, co to był za pik, powiem szczerze. Dzwonka nie było, dokładnie tak. Są wakacje, dzwonka nie było. Czyli co, lecimy? Tak, lecimy na żywo. Naprawdę? Jezus, tak. O, jestem zestresowany. Ktoś nas ogląda? Ja jestem zestresowany. Na pewno wiesz co, nie, na pewno sporny będzie, nie? Coś czuję, że będzie sporny. Widać, słychać, jeszcze nie czuć. O, to dobrze. Facebook user. Dobrze nie czujecie. Maciej ma obrędowaną koszulkę. Słuchaj, ja dostałem też od Macieja obrędowaną koszulkę, ale nie kazał. Skoro porzucasz żółtą. Nie kazał mi dzisiaj zakładać, żeby to był troszeczkę, żeby państwa nie wystraszyć, że przychodzę do radia w 100%, ponieważ Maciej dzwonił do mnie w poniedziałek z pytaniem o to, czy odchodzę. Proszę państwa, we wszystkich radiach, we wszystkich gazetach, w internetach. No nie przesadzaj z tymi wszystkimi. No co najmniej w dwóch. No to nie są wszystkie. A dzisiaj żeś tak rzucił, że będą dzwonić, że tak dzwoni prasa do dzwonili. Ciebie. I czekają jeszcze na autoryzację. Tak. No. Co jest istotne, zamieszanie, które minęło... to będzie hitowy stream wakacje, na początek wakacji. Ja mam krótkie spodenki, słuchajcie, tu mi wystają krótkie spodenki, ja się tutaj będę... Ja schowałem. Są wakacje, więc można mieć krótkie spodenki. Ponoć Przemysław Babiarz był taką osobą, patrzcie, nawet nie widać mojej... O, proszę bardzo, o. Przemysław Babiarz ponoć właśnie jak wchodził do studia w telewizji, jak miał jakieś coś sportowego, to miał z góry właśnie taki garnitur elegancki, ale pod spodem miał krótkie spodnie i to był jego taki znak rozpoznawczy. Przypomnij sobie, jak siedziałeś na tym. Na czym? Na zdalnym. O, to właśnie, nie? W piżamkę. Chcesz, wiesz, Ewa tak siedziała. Cześć, no, Ewa. Już wiem, czemu są trzy osoby. Ewa. Dokładnie, cześć Ewy, które nas oglądają. Więc tak, rzeczywiście mam żółtą koszulkę, chociaż dostałem, tam leży czerwona koszulka. Cała zabawa polega na tym, że po prostu Maciej powiedział, że muszę wystąpić w żółtej koszulce, dlatego że zapowiedziałem, że kończę pracę pod tablicą na ten czas, koniec pewnego etapu i to spowodowało, że internet odczytał, że ja już kończę z edukacją całkowicie, tak nie? Tak no myślę. Bo żeś tak napisał, wiesz, bo tu było to już jest, koniec. Nie, to koniec i trzy kropki. I no wszyscy tak. Wiesz, nie? To jest kultura, to jest popkultura obrazowa. Aha, że nie koniec, czytają? To już jest koniec i tu się skończyło czytanie. Nie. Także w ramach tego, że nie jest koniec, jesteśmy dzisiaj tak. W naszych strojach. Maciej ma już swój brandowany, proszę bardzo, piękna koszulka. Proszę bardzo tutaj. Szczuplutki się mogę wyobrażać. A ja w swojej koszulce cały czas. Nic się nie zmieniło, koszulka nadal jest. Pan Belfer po prostu nie będzie stawał od września przy tablicy. Taka padła decyzja. Tak, nie będzie pana Belfra, będzie Radio Belfer. Dokładnie tak. Odcinek specjalny, transmisja na żywo. Ja bym chciał tylko krótko też Macieju, żebyśmy sobie na ten moment podsumowali, bo na pewno nas będą słuchali być może radio słuchacze w przyszłości, którzy będą nie byli z nami. Stajemy się coraz bardziej popularni. No tak, 24 czerwca nadajemy ten odcinek 24 roku na żywo, ale trzeba powiedzieć, że na przykład na Spotify Radio Belfer i na Radio Belfer na playliście na kanale pana Belfra jest już 10 odcinków opublikowanych. Tak jest. W sumie to 11 bezczesny ten startowy taki, nie? A jeden jest jeszcze nieopublikowany. Tak. To ja jest, nie wiem, co z nim tak. Zrobić. Tam jest to nie, co, nie wiesz co. No nie wiem, czego publikować. Ja go opublikuję na Spotify, na pewno. Najgorzej. Słuchajcie, więc my zaczęliśmy co, w marcu? Jakoś Marku chyba. Jakoś wróciliśmy, słuchajcie, wróciliśmy z naszego urlopu. Znaczy zaczęliśmy nagrywać w drugiej połowie lutego. No, bo to była powtórka, bo Radio Belfer jakieś takie były wstawki w pandemii, nie? Wariackie. Co to? Jakieś SMS-y dostajesz? Tak, tu się wszyscy widzisz tego. Dobra, witają sobie. Się, ze mną się żegnają, tak, z tobą się witają. Tak, ale masz lepiej. Nie, a nie mogę mieć wyciszone, bo jak się wyciszę i będę miał tryb nie przeszkadzać, to się nie przyda ten numer telefonu, który macie podany w ofisie.
z którego możecie korzystać, żeby się wdzwonić. To znaczy tak, Radio Belfery się pojawiło na samym początku pandemii. Tak było. Jako konkurencja dla telewizji śniadaniowej. Tak, z Torunia. Pod Torunia, tak jest. No i potem tak było. No, poniedziałek byłem po ciężkiej i przykrej radzie pedagogicznej. Pozdrawiamy, nie wiem, kto to napisał. O odejściu pana Belfra i to mnie dobiło. Oj, to nie miało być dobicie Aniu, nikogo. No. Dzwoń, 500. Ja zaraz wyświetlę ten numer telefonu, dobrze, będzie no, na tej... Dzwoń, to porozmawiasz ale, i ochrzanujesz. Tak, ale musimy ustawić sobie, że projekt Radio Belfer zaczął się w czasie pandemii. Tak, zaczął się w czasie pandemii, były 3 odcinki, a potem były przerwa co długa. Roku, nie? A była, a rzeczywiście... W 22 i w 23. Na zakończenie roku szkolnego. Na zakończenie roku zawsze żeśmy robili Radio Belfer. Dzwonili do nas na przykład, wtedy było na żywo, nie? Wtedy jeszcze robiliśmy. Nie, ale bez dzwonienia było. Ktoś było z dzwonieniem. Coś było z dzwonieniem. Ktoś coś dzwonił może się. Było. Było, było. Może, ale, w każdym razie, było. I to były facebookowe takie rzeczy, nie? Nie miały swojego jakby rytmu ani, ani marki. Potem pan redaktor Łasiński powiedział, że on nie ma czasu, bo on się czuje zmęczony. Nadal jest ten, się czuje zmęczony. No i nie ma czasu na Radio Belfer, a potem nagle się okazało, że w Mogilnie, gdzie to było, gdzie myśmy byli? W Lipnie. W Lipnie. Tak, w Lipnie się okazało, że masz mikrofony i mówisz, chodź, nagramy. Tak było. I 3 odcinki gonili, tam nagraliśmy. I cię gonili jacyś Anglicy w galotkach. 3 odcinki nagraliśmy w Lipnie, jakby byliśmy na wakacjach w lutym. O, cześć Zyta. A potem nagle był taki temat, w którym jak ja stwierdziłem, że mamy rozpocząć od wakacji, czyli w sensie od spędzania czasu razem, to lepiej, żeby to miało, żeby te wakacje były specjalnymi odcinkami. Więc tak. Zmusiłem Macieja, żeby przyjechał tutaj i zaczęliśmy nagrywać na różne tematy. Tak, to prawda, nie opierałeś się za bardzo, nie? I tak, drodzy Państwo, od marca w bardzo nieregularny sposób, nikt nie wie mniej kiedy. Mniej więcej, tak co dwa. Mniej więcej, jak Maciej mnie dociśnie do od ściany. Od 1,5 do 2,5 tygodnia. Bo musicie wiedzieć, że to na Messengerze wygląda mniej więcej w ten sposób. Pamiętasz, że masz opublikować Radio Belfer? Pamiętasz, że już zrobiłeś. Dokładnie tak, rozumiem, nie? Rozumiem, że już zrobiłeś. Więc tam procedura jest dosyć skomplikowana, bo to musi być YouTube, wpis na Akademii Pana Belfra, potem Maciej robi na Spotify'u. Jeszcze bierze w tym udział sztuczna inteligencja, która szczytuje taki odcinek, zadaje różne pytania do tego i tak dalej. I co? No i potem z Państwem się dzielimy. Maciej jeszcze zmontował mnóstwo rolek, których jeszcze nie zdążyłem nic opublikować. Jedną do rolki. Mam nadzieję, że Wam się podobają rolki. Dzień dobry, Kasiu. Zyta znowu krzyczy. Hej, Zyta, będziemy zaraz dzwonić do Ciebie spokojnie. Krystian pyta się, który był naszym gościem i możecie posłuchać sobie wywiadu, zapraszamy, bo co jest ważne, tutaj w tym miejscu mieliśmy po raz pierwszy takiego gościa fizycznego. Krystian na zaproszenie przyjechał tutaj pod Poznań do studia naszego podcastowego i rozmawialiśmy sobie o filozofii w edukacji, w szkole w zasadzie. Jakbyście mieli ochotę też podsłuchać takiego długiego podcastu z gościem, to jest taki ponad 40-minutowy odcinek, który został opublikowany wczoraj. Właśnie po tym, jak Maciej mnie od 2 tygodni cisnął, żebym ogarnął te tematy, to od wczoraj jest na naszej playliście. I wystarczy wpisać Radio Belfer u pana Belfra w komentarzach i na Messengerze nie piszcie. Jezu, wszędzie wszystko to nam pika. Wszystko poczekaj. Nie, to ja wyciszę go na razie. Tego Bluetootha, żeby nam nie walił. A, bo to twój Bluetooth? Tak, jak się pojawia komentarz, bo ty do mnie piszesz. Pan Belfer nauczyli już z internetu. Jak napiszesz, że Radio Belfer, to pojawia się podcastu Radio Belfer, posłuchasz po kliknięciu poniżej. Daj znać, jak ci się podoba nasza audycja. Wpiszcie ktoś Radio Belfer. Ja się witam ładnie, ty nie masz prawa do mnie dzwonić. Ja przyszedłem was posłuchać. No, mamy prawo, my mamy prawo. Tak. Ja teraz udostępnię, słuchajcie, gdybyście mieli ochotę, bo oczywiście jesteśmy przygotowani, mamy mnóstwo ważnych tematów i pierwszy temat, jaki chcemy wrzucić sobie... Podsumować rok szkolny? Nie, jeszcze nie. W jaki sposób będziemy odpoczywać? Ja na przykład ostatnio mam taki problem, ja wiem, że to jest to słowo dobrostan i tak dalej, ja mam je zachwiane mocno w sobie i mam na przykład problem, pochwalcie się swoimi sposobami na to, jak planujecie wejść w tryb odpoczynku w zasłużonym urlopie. Jak to się robi na tyle szybko, żeby jak najwięcej baterii odzyskać z tego czasu? Bo mam wrażenie, że to jest też ważna umiejętność, żebyśmy umieli szybko odpoczywać dzisiaj i regenerować siły. Jak to się robi? Nie wiem, ale uwaga, podrzucę temat tego fragmentu w takim Radia Belfer i on będzie tak brzmiał. Tytuł. Nie wyrabiam i czuję niemoc, więc proszę, nie naciskaj. Mój serdeczny kolega redakcyjny, redaktor Danieluk, dostał dzisiaj cudowną wiadomość razem z wieloma innymi fantastycznymi nauczycielami z Wielkopolski, którym gratulujemy, że zostali docenieni przez wielkopolskiego kuratora oświaty nagrodą kuratora. Tak jest. I bardzo ci gratulujemy. Tobie i wszystkim innym jakby wyróżnionym. W imieniu tych wszystkich, których znam osobiście, ja mogę? Możesz wymieniać. Paweł Biedny, którego poznałem w tym roku...
Karolina Strugarek ode mnie z pracy z CDN-u, Kasia Strzałkowska ode mnie z CDN-u, twoja ciotka, Ania Kodyniak, Ola Szoen-Kamińska, koleżanka jeszcze jest ode mnie z pracy i wielu jeszcze innych, bo tam lista jest naprawdę bardzo długa, no. Dostało dzisiaj właśnie informację, kuratorium ogłosiło, że właśnie zostaliśmy w różnych. Właśnie ja ci zadałem wtedy pytanie, czy rok temu też byś tak ochoczo i dumny był z tej nagrody, bo to była trochę inna sytuacja geopolityczna. Znaczy, ja już odpowiedziałem, że tak. Z nagrody kuratora to może jeszcze. Okej. Z nagrody ministra to pytanie kiedy, bo w sumie jakby 14 października mi przyznał, ale potem poczekaj, bo potem był jeszcze... To już scenę wróci. Nie, to chyba nie. Chociaż dziękuję. Chociaż mimo wszystko to jest za pracę, a nie za, wydaje mi się, a nie za politykę. No, przynajmniej tak ja to odbieram w każdym razie. Tak zakładamy. I jestem bardzo z tego dumny. Cieszę się, najbardziej się zdziwił mój dyrektor, jak mu powiedziałem. Mówię, słuchaj, dostałem razem z Anką, dostałem nagrodę kuratora. A skąd ty wiesz? Mówi, to dopiero w październiku. W październiku to dopiero chyba będzie na pasku w banku, ale nagrody były przyznane teraz, nie wiem czy to na koniec roku, ale powiem to też, że mnie to zmotywowało, a już prawie żeśmy jechali do was. Czyli już myślałem, że będę musiał leczyć ciebie z tego twojego biednego, głaskać po głowie, bo jesteś taki... Jeszcze będziesz mnie leczył. Tak. Bogumiła, gratuluję tobie i innym nauczycielom nagrodzonym. Myślę, że w całej Polsce pewnie niektórzy dostali takie maile, więc gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy zostali docenieni. Znaczy ja myślę, że ale w Polsce też na pewno były takie... Właśnie nie wiem, jak to jest. Czy w innych rejonach też jest nagroda kuratora? Myślę, że jest. W ogóle nie, jest nagroda kuratora, bo chwalą się ludzie, ale to mówię ci, zawsze w granicach gdzieś tej połowy października, Dnia Edukacji Narodowej, to widać, że się pojawiają. A to u nas jest wtedy Wielkopolski Nauczyciel Roku. U nas jest wtedy Wielkopolski Nauczyciel Roku, ale samo rozdanie tego to pewnie jakaś gala będzie. Ale ja jeszcze w tym roku będę odbierał, będę widział naszego pana kuratora, bo będę odbierał powołanie na kolejny rok jako metodyk. Pozdrawiamy pana doktora Igora. Tak jest, pozdrawiam. Mieliśmy okazję się spotkać. No dobrze, słuchajcie, Radio Belfer trwa, na razie problemów technicznych nie mamy. Dziękujemy Zycie, że zadzwoniła do nas i powiedziała, że nas nie słychać, także pozdrawiamy serdecznie. I szybko uciekła. Dokładnie, tak strasznie szybko uciekła. Macie na dole informację, że jakbyście mieli ochotę, to możecie do nas zadzwonić i możecie z nami pogadać. Ja wiem, że może nie ma tłumów, ale to tym bardziej komfortowa sprawa. Pierwsze pytanie, jakie padło, to jest sposób odpoczywania po to, żeby odpocząć jak najlepiej w tym krótkim czasie, bo też, co jest ważne i też naczytałem się w internecie, że musimy nazywać nasz odpoczynek nauczycielski urlopem, a nie wakacjami. Tak, bo ale to jest istotne. Właśnie kto to napisał? Wiesz co, to już jakiś czas temu się obiło mi o uszy i to jest sensowna uwaga, bo rzeczywiście w naszym jakby fachu często mówi się wakacje i one są bagatelizowane, są porównywane do wakacji uczniów, a my zapracowaliśmy na to jako na urlop. Więc nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest urlop. Więc w jaki sposób chcecie spędzić urlop, żeby jak najmocniej naładować baterię? Zeta wspieramy, tak. Brawa dla wszystkich nagrodzonych. Bo Zyta, tu tego wszyscy nam gratulują. A dlaczego nam gratulują? A ja nie widzę tutaj tych komentarzy a propos gratulacji. A dlaczego? A ja widzę. O kurczę, pieczone. Bo ty nie umiesz w technologii. Ja mam tylko z YouTube'a. A bo ty w studio siedzisz. Tak, ja siedzę w studio. Siedzę na fejsie. Tak, i na fejsie jest więcej tych komentarzy. No parę komentarzy jest więcej. No patrz, to mi się nie wyskakuje. Jacyś liderzy i tak dalej. Słuchajcie, zadzwońcie, bo nam zepsujecie i będziemy musieli wcześniej skończyć. Nasze żony nawet do nas zadzwoniły, są szczęśliwe, mogą. Musieliśmy przyjechać specjalnie tutaj, a mieliśmy na działce na tarasie, słuchajcie, dzisiaj już był grill, była pizza, jeszcze będzie wieczorny grill i mięcho się tam będzie robiło. Słuchajcie, sposób na odpoczynek. Ja wam powiem tak. Wydaje mi się, coś, co mam zaplanowane u nas w domu, poza tym, że wyjeżdżamy z redaktorem Danielukiem i jego żoną do Mogilna tym razem, dokładnie, niedługo, to my jesteśmy radośni z tego, że spędzamy całe wakacje od jakiegoś czasu na działce, na naszych Rodosach i tam hamak i co? No i słońce, trochę słońca i spacery. Słońca w tym roku słyszałem, że w Polsce dużo nie będzie. A to muszą Państwo wiedzieć, że jak macie kiepską pogodę, to ja znam winowajcę. Bardzo przepraszam za moją żonę. Ile? 2 tygodnie temu? Nie, 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu? Tak, bo już 3 tygodnie pada. Dokładnie tak, bo 3 tygodnie temu kolega Danieluk razem ze swoją rodziną wyciągnęli basen i stwierdzili, że... A jak wyciągamy basen, to zawsze jest koniec, straszne pogody. I pada. Więc jak będziecie kiedyś narzekali na pogodę lata w tym roku, to pamiętajcie, znacie tego gościa, który wygrał nagrodę kuratora i zepsuł nam wszystkim pogodę.
Polsce. No, ale podobno wszyscy mówią, teraz słyszałem, że a propos wakacji, to są takie modne wakacje, że to mają być chłodne wakacje ze względu na zmiany klimatyczne i tak dalej. Teraz się nie jeździ na wakacje do ciepłych krajów, ale zwiedza się wszystkie kraje chłodne, typu Norwegia, Islandia, Alaska, Stany Zjednoczone są popularne. Nie wiem dlaczego, ode mnie już dwie osoby w tym roku pojechały, słuchaj, dwie czy trzy już do Stanów na wycieczkę. No proszę. Także no proszę. W ten sposób można też odpoczywać. Mamy komentarz z YouTube'a, polecam wszystkim uczniom, aby już teraz kupili podręczniki na następny rok i nauczyli się całego materiału, aby myć same piątki w przyszłym roku. Jak to jest taki złośliwy? SHL Entertainment. O, jakaś agencja, twój agent? Nie. To te fachowcy z internetu, z YouTube'a, to są, wiesz, to zawsze mają inkognito takie niki. Pozdrawiamy. Ale od przyszłego roku podobno mają być elektroniczne. To już od przyszłego roku? Czy od... Pracują nad wersją elektroniczną, nie? Bo była rozmowa na temat tego, żeby nauczyciele, bo ostatnio była debata właśnie w piątek chyba w Białymstoku, pani minister z młodzieżą i tam padła, a to mi się podobało, dwie statystyki z tamtego spotkania. Najpierw młodzi ludzie mówili, że nauczyciele są przeciążeni, że jest ich za mało, że nie są dowartościowani, super, i potem pani ministra zapytała ich, ilu z was, bo ich 100 zebranych, ilu z was chce w przyszłości zostać nauczycielami? Uważaj, obstawię, ilu podniosło rękę? Jeden? Trzech. Ale tak to wygląda. No, więc jakby martwią się o nasze miejsce pracy, ale jednocześnie jak zadamy im pytanie, czy chcą z niego korzystać, to 3% z tych 100 zebranych tak naprawdę chciało zostać nauczycielem. Ale patrząc na to, co się dzieje, to się człowiek zastanawia, czy faktycznie, że tak powiem, przyjdą ci nauczyciele, czy nie, bo podobno, tak już słyszałem, 18,5 tysiąca wolnych etatów jest już dzisiaj. To jest czym wybierać. Patrz, ja się zwolniłem. Ktoś szuka nauczyciela, słuchajcie, mam wolne przebiegi. Nie wchodzę na razie. Nauczyciel chemii. Nauczyciel chemii, taka zwykły nauczyciel chemii ze wsi. Polskiej edukacji. Proszę cię, musiałeś z tym wyjść. Tak, ja chciałem w ogóle, chciałem bardzo jasno przeprosić, że większość wywiadów, które teraz udzielam, to są wywiady autoryzowane, ale nie autoryzuję tytułów, bo nikt ich nie podaje. I nagle się potem okazuje, że w tytułach wpisów jesteśmy na przykład z Pawłem Lęckim określeni ikonami edukacji. Pani Mrówka jeszcze była, tak? Tak, już nie pamiętam, kto tam jeszcze był. Ale to jest... Albo ktoś pisze, że szkoda, że najlepsi nauczyciele odchodzą. Nigdy nie przyznaliście, że uważam się za najlepszego, że za ikonę. Znam mnóstwo... Dawid, nie bądź taki skromny. Cześć Stefanie. Ty typie. Ty mnie znasz i wiesz dobrze, że w dupie mi się jeszcze nie poprzewracało. I co mi mówisz teraz? Nie, ale to jest takie złe. To znowu jakieś takie podziały są. Potem ktoś musi to odkręcać. Potem słyszę posty o tym, że wszyscy nauczyciele są... Czytam posty, które są... Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale potem to są... piszą, że rok ma 12 miesięcy. Ale... To pamiętajcie o jednej rzeczy, że wrzucona informacja staje się potem tylko podkładem pod to, żeby dodać jej drugi obieg jakimiś tekstami clickbaitowymi. Ja nigdy nie wymagałem określania siebie jako ikony najlepszego i tak dalej. Ja tylko stwierdziłem, że jestem na tyle zmęczony sytuacją wokół edukacji i w mojej szkole, w której pracuję, że doprowadziło to do momentu, że po 18 latach pracy muszę zrezygnować z bycia przy tablicy, bo prawo nie pozwala mi prowadzić swojej działalności i jednocześnie poprosić o urlop nauczyciela, zdrowotny na przykład. Kiedyś chyba było, ale to bardzo dawno temu było inaczej, bo mam wrażenie, że ludzie jednak pracowali na tych urlopach dla poratowania zdrowia, ale to było het. Nie wiem, kiedy się zmieniły te przepisy, ale to z 18 lat mogłoby już być, bo tak patrzę, pamiętam jak szwagra pamiętam. Ja jeszcze nie pracowałem w szkole, szwagier był na urlopie dla poratowania zdrowia i układał kostkę. No pytanie, czy legalnie, czy nie, nie? Legalnie. Aha, legalnie. Legalnie, nie, no wszystko na legalu. Podatki płacił, wszystko na tym. Zresztą sam go zatrudniałem. Alicja, też myślałem o telefonie, ale wtedy jeden słucha, reszta nie. Słuchajcie, pomyślcie w takim razie o tym... Ale telefon jest tak zrobiony, słuchajcie, że będzie was na antenie słychać, więc zapraszam. Tak, mamy tu... Maciej wymyślił taką technologię kosmiczną z NASA. On ponoć... Pokażę wam, jak to się robi, bo Dawid ostatnio parę razy próbował i mu nie wychodziło. Tak, to też jest sezon katastrof technologicznych. Rzeczywiście, to w czasie pandemii robiliśmy tyle przypałów, nigdy tak aż tak bardzo już to nie poszło, jak w ostatnich czasach mi źle szło. Czy jest ktoś, kto słuchał jakikolwiek odcinek Rady Belfer? O, to jest, zrobiłem taką prostą ankietę, bo ja mam pytanie, uwaga, pytanie do Państwa. Czy przesłuchaliście jeden odcinek, napiszcie ile odcinków Radia Belfer z 10, które się do tej pory pojawiły, przesłuchaliście kiedykolwiek? Jestem ciekaw, czy w ogóle to są ludzie, którzy ani jednego odcinka nie przesłuchali. Ty jeden, no bo ty montowałeś. Ja 10. No, ty biedaku montowałeś, nie? To jest inna sprawa w ogóle.
Ja byłem uczestnikiem każdego z 10, żadnego nie przesłuchałem w całości. Później ufam koledze Danielukowi, chociaż tak, wiem, na rolkach dobrze wygląda. Na rolkach dobrze wychodzimy. Macie ma bardzo tutaj duży talent do robienia rolek, słuchajcie, naprawdę będę się z wami dzielił. O, Zyta wszystkie. Zyta dużo jeździ samochodem. Moja córka słucha nas namiętnie. Pozdrawiamy Dominikę. Pozdrawiamy Dominikę. Na pewno będzie słyszeć. Marek tutaj, Marek chyba, tak? Markop, mówię, to pewnie będzie Marek. Mówi, że mój pierwszy, rolki mają moc, Stefan podpowiada rolki. Słuchajcie, ja powiem w ten sposób, Dawid się zawsze martwi, czy będziemy mieli materiał na rolki, jak widać, nawet nie trzeba za bardzo montować, wystarczy po prostu posłuchać, co ma do powiedzenia Dawid. O, Agnieszka 3-4. Cudnie. Czyli przesłuchaliście, czy jest sens, mamy dla kogo to robić? Tak, mamy. Bo czy my, drogi kolego redaktorze, czy my planujemy kontynuację tego projektu w ogóle? To jest ważne pytanie. To bo ja znaczy, na przykład nie wiem, bo nie wiesz, nie wiem, wiesz, jak byłeś nauczycielem, pracowałeś 18 godzin w tygodniu, miałeś dużo czasu. Teraz nie wiem, czy będziesz miał czas. Będziesz pracował 40 godzin. Ja myślę, że my wyczerpaliśmy wszystkie tematy związane z edukacją. Nie, wszystkie. 10 odcinków to już były wszystkie możliwe tematy, nie? Co się może dziać w edukacji? Wszystko. No, błagam cię. Mamy tak, stabilną panią ministrę. Stabilną. I jej pomocników. Poglądach. Słuchaj, mamy uczniów, którym się chce uczyć. Mamy wspierający internet nauczycieli. Mamy dobre podstawy programowe. Nie ma tematów do rozwiązania wokół edukacji. Ale my nie rozwiązujemy, my mamy je skomplikować, nie rozwiązać. A, czyli kreatywność się zaczyna tam, gdzie szukasz błędów, a nie gdzie rozwiązujesz problemy? Nie, no bo zawsze mówisz dzieciom, rozwiąż zadanie, tak? Tak. Mimo, że znasz wynik. Teraz wynik już masz. Wszystko jest wspaniale. Kraina miodem i mlekiem płynąca. Druga Japonia, trzecia Irlandia, zielona wyspa na mapie Europy. Także wiesz. Czyli mówisz, że jeszcze jakieś tematy będą? Na pewno. A ciekawe, czy w ogóle wśród naszych słuchaczy ktoś ma pomysł na jaki temat? Czego by chciał posłuchać w Radio Belfer? Bo trochę było... Nie chcą z nami rozmawiać. W ogóle nie są. No, wejdzie się nie drażni. Bo... O, Agnieszko. No, ale... Jeszcze się nie uodporniłaś? Prawda jest taka, że może się okazać, że my na przykład nie wpadniemy na to, czego oni by chcieli posłuchać. Jak nam nie napiszą. No. Więc no, po prostu napiszcie gdzieś tam w komentarzach, czy to do Macieja. Piszcie, rozmawiajcie. O nim wiedzy i edukacji. W końcu urlop mam. W końcu urlop. Ale już ci się garnęło, tak, nie? Już mi się wakacje. To znaczy, dlatego wakacje, że mam ochotę zadzwonić do jednej osoby, która wiem, że nas nie słucha, bo siedzi ognisko? Na ognisku. Nie dzwonię. Ale nie będę jej stresował. No, zestresuję się biedny. Tak. To był nasz gość, który niestety nie pojawił się na antenie, bo jak się okazało, słuchajcie, my zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do każdego odcinka. Zawsze. Mamy scenariusz. Mamy dobre kable USB. Tak, mamy dobre kable USB. No i to był właśnie ten jeden z tych momentów, że żeśmy prawie przez pół godziny rozmawiali z naszą koleżanką. Nie zdradzimy tajemnicy, z którą ona i nie nagrywałem, nie? Tak, tak się okazało, że nie nagrałeś tego wszystkiego. Ale nie ma tego złego, co by na złe nie wyszło, bo potem do Jacka zadzwoniliśmy. I odcinek z Jackiem jest już normalnie na kanale z Jackiem Ściborem. Z ojcem Superberfu jest na kanale, to jest chyba szósty? Nie pamiętam. Radio belfer.pl, wtedy wam wyskoczą całe wszystkie odcinki, które zostały zarejestrowane. Czyli i subskrybujcie nas na Spotify, bo tam mamy nas już. Macie się jara każdym wyświetleniem, a tym bardziej, że każde wyświetlenie to jest prawie 300% normy, nie? Bo jeżeli mamy dwa wyświetlenia, dodacie trzecie. Już nawet bywa i o, kochany. Już zaczynamy mieć dwucyfrowe wyświetlenia. Potentaci. Wszyscy chcą słuchać o edukacji od 200 tryczałych nauczycieli. Przepraszam, jednego, który zadbamy się. Były. Już prawie były. Prawie było, jeszcze mam ostatnie, jeszcze w czasie urlopu ale jestem. Wiesz co, to ty będziesz tak jak z tego dowcipu z PRL-u. Tak kiedyś się mówiło, nie? Nie wiem. To był taki, wiesz, taki był zawsze gość, który był ja jako były, na niego mówili. Bo ja jako były nauczyciel. Tak, no zadzwońcie, proszę zadzwońcie, bo już nie mam z Maciejem o czym rozmawiać, on już o ja jako były. Zyta podpowiada, że piąty był z ojcem dyrektorem. Zyta ma łeb do wszystkiego. Na wszystko Zyta, trzymamy kciuki i pozdrawiamy twoją córkę. Pamiętaj, zda radę. Widzimy 2 lipca wszyscy, cała Polska edukacyjna będzie trzymała za nią kciuki. Tak. Będzie się magistrować. Ty z nami też w samochodzie. Tak, znowu będziemy spędzać ze sobą przyjemne kilometry w tej z powrotem do prawie Zakopanego. Słuchając was, buzia mi się śmieje, więc nieważny temat. Ania pisze. Będziemy liczyć. Ale co będzie liczył? Nie wiem, no do 10. 1, 2, 3, 4, skoro się śmieje.
Nieważne, jaki temat rozmawiamy. Ale... Dobrze, właśnie, ale cała zabawa polega na tym, że Radio Belfer jako taki projekt pojawił się z potrzeby w zasadzie pogadania sobie edukacji, nie? Za mało, żeśmy rozmawiali ze sobą. Zdecydowanie za mało. Musimy zawsze sobie szukać sposobu na to, żeby się spotkać dodatkowego. Tak. I efektem tego są te nasze nagrane rozmowy. One tak naprawdę są przede wszystkim dla nas, nie dla was, więc podsłuchujecie nas trochę po cichu. Tak, rozmawiamy bardzo intymnie czasami. Tak, no bo to jednak jest intymnie. Patrzę sobie prosto w oczy. Moja córka mnie dekoncentruje, bo sobie kupiła soczewki takie bladorybie i jak jej patrzę teraz w oczy, to patrzę twoje niebieskie. Która? Widzę. Joanna na pyrką sobie kupiła takie rybie oczy niebieskie. No i tak intymnie, sobie rozmawiamy właśnie, jak słyszycie. To o córce, to o żonie, to o naszej szkole. Polecam wam ten odcinek, którego Dawid nie chce, żeby się pojawił, ponieważ on to jest dopiero petarda. To jest dopiero petarda. Ja nie wiem, świat tego nie wytrzyma. Słuchajcie, wizualizacja Macieja, siedzącego w szkolnej toalecie i współkolegami, koleżankami z pracy, bo tam jest taki temat poruszony, na przykład korzystanie z pracowniczych toalet w edukacji. Ja cały czas mam wątpliwość. To nie chodziło o kwestię korzystania, to mylisz wątki. No to w tym odcinku jest. O bycie w koedukacyjnej toalecie. No, spędzanie czasu. Ani że ktoś coś robi, stary. No, robi, jak ktoś drugi wejdzie, to wszyscy się wstrzymują. Więc jest taki odcinek o tym nagrany, słuchajcie, gdzie jeszcze Maciej zaskoczył mnie pytaniami Asi Okuniewskiej, która w swoich odcinkach, powiedz czemu, pozdrawiamy, gdzieś tam robiła rzeczy. I jest to odcinek, który pewnie opublikujemy. Jest nagrany, zmontowany, robotę zrobiłeś. Więc... Tak, będziemy go publikować, jeszcze damy trochę czasu Krystianowi, żeby się rozkręcił, żeby nabił. Słuchajcie, sobie... Krystiana, bardzo mądra rozmowa. Naprawdę było bardzo inspirujące. Co było, chociaż to był 3 maja, jak nagrywaliśmy. Przyjechał Krystian w długi weekend i pogadaliśmy sobie. I trochę to czekało w kuchni, że zostanie opublikowane, ale już jest na radiobelfer.pl. Dawid miał po prostu bardzo dużo czasu wolnego. Wolny długi weekend spędziliśmy na nagrywaniu Radio Belfer. Tak, dokładnie. To jeżeli byście się zadawali pytanie, jak zniszczyć swój dobrostan i sposób na odpoczywanie, to wszędzie, kiedy macie zaplanowaną pustkę w kalendarzu, wymyślcie sobie jakieś zadanie. No ale może lubisz to, co robisz. Wiesz co, może tak, a może nie lubię marnować czasu, ale potem człowiek naprawdę musi zmarnować trochę czasu. Uważam, że w życiu po prostu trzeba się nauczyć się odpoczywać. I docieram do tego. Maciej, musicie wiedzieć, że Maciej jest moim mentorem. Maciej jest parę miesięcy starszy ode mnie i Maciej mi zawsze opowiada, jak mam dbać o siebie. Żeby do pierwszego zawału, on mnie zawsze tak pociesza, nie? No, dasz rady, zobacz, do pierwszego zawału, do pierwszego wylewu. To moja żona z kolei mówi, nie? To do wylewu? Tak, to moja żona mówi, albo ja mówię o sobie. Zyta. Zyta, bo wczoraj przy prasowaniu słuchałem wasz podcast z Krystianem. Widzisz, to należy robić, jak się człowiek relaksuje. Prasować. Moja żona też się relaksuje przy prasowaniu. Ja tego nie rozumiem. Polecam, bardzo fajna rozmowa o etyce i filozofii, tak. Mówi Zyta. A jak Zyta mówi, że poleca. Tak, fajna rozmowa. No taka w ogóle też była bardzo dobrze zaplanowana i Krystian potwierdzi, że to też wszystko znał wcześniej pytania. My zawsze profesjonalnie podchodzimy do tematów, nie? Nie, to jest profeska, tutaj nie ma zmiłuj, nie? Także proszę Państwa, sztab nawet, ludzi. Nawet nie wiecie, ilu ludzi właśnie chciałem powiedzieć, pracuje, żeby tam tutaj... jest czwórka oświetleniowców, tu jest trójka dźwiękowców, tam jest make-up, słuchajcie, i jeszcze, wiesz co mi się podoba? Catering na zewnątrz w tym wozie, to po prostu to czeka. To ja lubię, jak o nas dbają. To jest 12-osobowa ekipa, która dba o to, żeby nam się dobrze pracowało. No i tak to jest. A wy co? A wy może powiedzcie mi, że wy w szkole nie macie takiej ekipy, jesteście nauczycielami, co wy nie macie cateringu? Wy nie macie make-upu? Co to jest za praca? Jak to... Nie mają. Ostrzyciela kredy nie mają? Nie mają. Wyobraź sobie ekspresu do kawy w pokoju. Są takie pokoje, że nie ma ekspresu do kawy. Ale bym się zwolnił. I powiem ci, że u mnie w szkole to jest powód do zazdrości, bo ja sobie chodzę do sekretariatu, bo mam salę naprzeciwko sekretariatu, obok mam swoją kancelarię. I tam jest ekspres? Tak, i idę z kubkiem i bezczelnie sobie robię kawę. To ja ci powiem, że znam ludzi, którzy sprzedają szkolenia i dają gratis ekspres do kawy, to teraz już rozumiem, dlaczego to są wartościowe sprawy. To jest dobry patent, nie? To nie wiedziałem, że jak zamówię ciebie, to tak można tego. Ja nie, jeszcze nie wpadłem na to. Tak. To teraz żeś mi zabił śmiecha. To ci potem powiem. Tak. Także to jest, bo to jest potrzeba widocznie na rynku i jakby ktoś ją uzupełnia. Szkolenie plus ekspres do kawy. No ale co jeszcze można... Zestaw, żeby nie zasnąć. Na szkoleniu. Na szkoleniu, no tak. A to szkolenie rozumiem bardzo angażujące, prowadzone metodą wykładową, tylko i wyłącznie. Napiję się. Dobra? Nie wiem, nie byłem. Nie siorb tylko. Nie wiem, o czym mówić. Dobrze.
Ludzie, zadzwońcie do nas. Nic nie mówi. 16 osób tu siedzi z nami. O, Ania mówi, że słuchała i rewelacyjna tak. rozmowa. No. Stefan też nie ma szkoły, to wiem, no. Stefanie, właśnie trzymamy kciuki za to, żeby udało się jednak znaleźć jakieś jeśli miejsce. Jeśli ktoś szuka historyka w Białymstoku, albo w okolicy gdzieś tam, to Stefan, naprawdę polecałem wam serdecznie, tak. poszukajcie Stefan Dmitruk. Boże, zapomniałem jak teraz... się okazało, prawie że mój krajan, to znaczy prawie że z Zapłota się znamy. O. Bo rodzina pochodzi z Białegostoku i kiedyś na początku ze Stefanem właśnie, żeśmy rozmawiali, to żeśmy zaczęli mówić o jakichś takich dziwnych miejscowościach, Starosielce, Klepacze, tak dalej. No. A on, a ja mieszkam tu, mówię, a tu mieszkał mój wuj. I się okazało, że tak prawie, że dosłownie, co drzwi prawie, że. Świat jest mały, nie? Tak, tak, tak. Agnieszka pisze, że u nich nie ma ekspresu, trzeba to zmienić, droga Agnieszko. Agnieszko, wspieramy cię w takim razie, uwaga, wspieramy Agnieszkę. Wspieramy Agnieszkę. Krystian zdradził trochę tajemnicę, jak pracujemy z gośćmi. Proszę bardzo. Najpierw jest scenariusz długi, potem były telefony, potem poprawki i miesiąc później przyjechała po mnie limuzyna. Jakby na tym widzicie, na tym polega profesjonalizm, że my mamy taką ekipę, która nawet limuzyny wysyła po swoich tutaj gości, więc jakby ktoś nie z wiem, was chciał. Nie wiem, kto za nią płacił, ale okej. Okay. Mamy sponsorów i partnerów. Ilu tu? Czy narzekasz? Narzekasz na współpracę w ramach Radia Belfer? Co ty, no stary, tyle profitów, że to jest, Jezus. To daj spokój. Planowałeś kiedyś, że tyle zarobisz nie, z tego projektu? Nie, ale są profity. Uwaga, jeszcze raz się pochwalę. Przysłali tą koszulkę, już no. ci zdradziłem, że, tak, była, właśnie, że nie... była taka tam, coś się rozłaziło, to czarne, no. nie utrwalili czy coś. Wkurzyli mnie tak niesamowicie, że wziąłem, zadzwoniłem. A ciężko cię wkurzyć, nie? To znaczy, no ja się szybko podpalam czasami, zwłaszcza jak słyszę kogoś, aha. kto kręci ostro i dzwonię tam, rozmawiam z jakąś tam miłą panią serdecznie, przepraszam za wszystko, to nie ja, i mówię, że ja tu zamówiłem do radia. Do radia? Tak, mówię, w poniedziałek mamy program na żywo, na pewno o was wspomnę. A i przysłali na drugi dzień już poprawione koszulki. Wiesz, jak się postarali. Także poprawili się. Wystarczy, że raz dali ciała i na drugim razem, czyli, tak. czyli po prostu... Tak jak ja. Jak daję ciała, to potem na drugi poprawiają dzień błędy. Poprawiam. Poprawiają błędy, czyli tak uczą no, się na błędach. Dobrze, ale to dobrze, że umieją. Słuchajcie, a gdzie w ogóle jedziecie na wakacje? Jak już macie ten urlop, to gdzieś pojedziecie na wakacje? Do Lipna. Wszyscy jadą do Lipna. Nie, w tym roku jest Mogilno. A, w tym roku jest Mogilno? W tym roku jest Mogilno, że tak powiem, bardzo Kurczę. Modne i trzeba by się dowiedzieć, jak jest w tym Mogilnie. Ty coś masz, tak? Teraz coś co? Puszczasz? Nie. A co robisz? Nie, no chwyciłem za myszkę. Ja się boję się już teraz. Nie, bo chwyciłem, tak się spojrzałem w oczy, wiesz, nie wiem, czy mam telefon. Aha, a? Naszych kolegów z Mogilna. To kolegów z Mogilna. Poczekaj, ty... mam czy nie mam? Czyli jak nikt nie dzwoni do nas, my zadzwonimy do kogoś. Cicho, mam. Zadzwoń. Jak odbierze? No. Gorzej jak ten drugi odbierze. Ale poczekaj. Jest tu głośniej? Cicho. Zobacz. Będzie zazdrosny? Kto? To ten drugi. Nie wiem. Nie. To jest nieznany telefon. A proszę, Łukasz, Sporny Mediatorun. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Czy pan potrzebuje fotowoltaikę może? Nie, fotowoltaiki nie potrzebuję. Na pewno? Na pewno. Ale wie pan co, ja mam taką serdeczną prośbę, ja bym musiał sprzedać, jest już godzina 18.46, jedno, my jesteśmy 46 minut na antenie, nikt nie chce od nas kupić fotowoltaiki. Bateryjki do Atoma, pan nie chce kupić jakiegoś, żeby panu Atoma ładowała? Muszę w ogóle wam powiedzieć, że ubawiliście mnie po pachy. Właśnie słychać, jak jesteś ubawiony. Ło, panie, jakiś ty. Witamy, proszę państwa. Ty się tak ubawiłeś, tańczysz i śpiewasz. Ale dlaczego się ubawiłem? Jesteś na antenie, żebyś nie wiedział. Nie przerywaj kościowi, a właśnie, żebyś wiedział. Dlatego nie cytuję nikogo, żeby wszystko było. To jest dlatego tak mówię. Ale słuchajcie, kiedyś w 10. macie wtyki. Opowiadam krótką historię. U nas przez Różankowo biegnie ulica. Nie będę wam mówił więcej, bo jedna biegnie, więc wyobrażacie sobie. To jest coś przeleć mnie, tylko nie mnie. No i po drugiej stronie ulicy jest firma, która jako, że pod Toruniem jest, to jest trochę tańsza. I dzisiaj pół dnia próbuję się do niej dodzwonić, żeby wszystkim wymierzyć tam klimatyzację na górze zrobić. No bo wiecie, no już w pewnym wieku już, jak to mówią, no jajka się pocą, no nie? To chodzi o kurze jajka. No i myślałem, że oddzwonił ten facet i mówi, o to ci zaraz dur Wróblewskiego dam do telefonu. Co ja o tym myślę? Dla niektórych. Witam ciebie,
A wiesz, że ja go też tak dzisiaj od razu przewidziałem, że to jest ikona polskiego szkolnictwa. Mm. Wspólną, to znaczy on życiowo, a ja tylko telefonicznie Ewą. Bo czy możemy tylko mówić ikona od dzisiaj? Wspólnie wspólnie zapracowaliśmy na ten mój sukces. Tak. To była dziennikarka, ale wiesz, że ci opowiem, bo to była cała sytuacja taka, że autoryzowałem wywiad. I rzeczywiście wywiad autoryzowałem, ale tytułu wywiadu nie. Więc jak to wyglądało, nie? Nikola. Bardzo jeszcze, miłe. Też masz taką straszną wtedy na tym zdjęciu. Nie wiem, oni tak chwycili taką. Poważną. No, jestem poważnym człowiekiem. Na summit w Warszawie. Warszawie. Tak było, aż mi się noga spociła. Proszę pana, my do pana, poczekaj, ja ci trochę przerwę teraz, bo ty tam zaraz zaczniesz znowu o fotowoltaice i tej twojej ukochanej chemii, a za chwilę w ogóle będziesz wciskał program poranny, który pewnie znowu prowadzicie. Więc ja ci się zapytam, proszę kolegi, proszę mi powiedzieć, bo myśmy jeździli za tobą, byliśmy w lipnie. Gdzie Polacy w tym roku jadą na wakacje? Tak. Na urlop. Gdzie jeździmy na urlop w tym roku? Proszę państwa, wszyscy kierujemy się w stronę Wąbrzeźna, bo jak będziecie wpisywali to w lokalizację, to nie będzie polskich znaków i wtedy wyjdzie tak, jak na przykład, że jak to można zrobić komuś łaskę. Być to, no bo wie, że będzie to wtedy bardzo zagraniczne. W ogóle to samo jak na Różankowo, już nie mówimy Różankowo, tylko Rosenberg, rozumiecie? Ale to po 15 października mówisz Rosenberg. Przed 15 października mówiłeś Różankowo. O, tak. Wina Tuska. Tak, ktoś do nas wydzwania, oddzwonimy za chwilę, jeżeli to ktoś ze słuchaczy, za chwilkę będziemy dzwonić. Jeszcze poświęcimy Łukaszowi parę tych. Także wiesz, po 15 października, ale Wąbrzeźno, to musimy zapamiętać, bo będziemy z tego Wąbrzeźna. Wiesz co, ale nie, Łukasz, lipno było krótkie. Lipno było krótkie, ale muszę powiedzieć, że lipno później było naznaczone tym, że naprawdę ludzie zaczęli oznaczać. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę ci nauczyciele to są jakieś relacje załóż. I ja patrzę na relacje i jedna taka, a ona, słuchajcie, ona sosnowska była. To już od razu jest podejrzane, no nie niemieckie. No tam prawie wygrałeś zawody w kopaniu grobów, ostatnio słyszałem, na czas. Wszyscy się cieszą, jak na pomysły ministerstwa na wakacje. No i ten wątek straciłem, niemieckie tereny i było to lipno i oczywiście Wąbrzeźno. I myślę sobie, słuchajcie, i tak stawiają, bo wy to stawialiście prawdę. Bo w ogóle to jest jedyne radio, które prawdę mówi, to mówię do wszystkich. Myślę, że wasze to ruskie jest jedyne. Nie, to radio, co jestem na żywo. Nie to, że liczę na profity, ale na swój czas antenowy. Nie podzielimy się z tą naszymi milionami złotych. No nie, nawet bym nie próbował, bo to jest nieopodatkowane na pewno. Ale ten, ale i słuchajcie, jedna sosnowca wstawia i ona oznaczyła i wiecie co, i tam były palmy. I ja sobie pomyślałem, o kobieto, robisz mnie w kakałko, tak sobie pomyślałem. Jak już później poszło. A powiem wam, jest pogoda jaka jest w tym roku, naprawdę Polska jest piękna. Jest piękna. Ty się nie przejmuj, bo jakbyśmy pojechali do lipna, to moja matka do mnie zadzwoniła, która ma 88 lat i się pyta, mówi, co ty za pierdoły na tym internetach umieszczasz? Mówi, jakie lipno? Gdzie jest lipno? Mówi. Ja mówię, no jak to, gdzie jesteś? Wszędzie, lipno jest wszędzie. Dokładnie. W tamtym czasie był wszędzie. Tak. Ale słuchajcie, chyba jest coś naprawdę, bo ja znowu poprosiłem siostrę naszej Dominiki, która jest młodsza od niej, i pracuję w ochronie zdrowia, podobnie, słuchajcie, nie wolno używać określenia słowa zdrowia. Teraz przeczytam ci, bo przepraszam, bo na pewno tego nie czytasz, tu jedna pani mówi, że Ania zawiesiliście Welter. Się u mnie, co mówiliście o Wąbrzeźnie, ja jestem z Wąbrzeźna. Czyli już mamy na... Zobacz, jaki zbieg okoliczności, trzy osoby nas słuchają i jedna z nich to jest z Wąbrzeźna właśnie. No to nie wiem, bo bardzo ją lubię. Pani Anna. Nie, pani się pomyliła, pani jest z tego co pasta, to pani trzecia wątek, ale ten, no słuchajcie, naprawdę, polecam bardzo Wąbrzeźno. No, no to przepraszam, od razu wpijamy. Pani Anno, proszę nam polecić jakąś dobrą lokalizację. Tam na pewno jest Wąbrzeźno. Czy wy macie kontrakt w ogóle podpisany z jakąś promocją Izba Turystyki Polska albo coś? Tak się zastanawiałem po prostu, czy wy jakiś macie kontrakt. Ja myślę, że... Ja sobie tak się ostatnio zastanawiałem z Piotrem i stwierdziliśmy, że nasze województwo kujawsko-pomorskie jest tak bogate turystycznie,
łącznie ze stolicą województwa i wszystkim co dookoła, że tego nie trzeba szukać. To jest tak, rano patrzysz tę szybę i myślisz sobie, o, jak Poznań miasto Doznań, no nie? To jest takie hasło przenośne naprawdę. Na przykład myślisz sobie tak, Boże, co się dzisiaj ubrać, żeby dobrze tu przejść? A myślisz sobie gumowce, no nie? No bo tu takiej drogi nie ma. A po drodze nagle się asfalt rozwija. To jest takie województwo. Jeżeli mam jakieś promować, to naprawdę. Mam kiepski telefon, bo tu słuchacze narzekają, że cię słabo słychać, albo mów dużymi literami. Ja słyszę wyraźnie, więc mi wystarczy. O, to mówisz, że w tym roku jedziemy wszyscy do Wałbrzeźna, jednym słowem. Bardzo polecam i słuchajcie, i w ogóle w tym czasie, nie wiem, bo część osób ma wakacje, część ma urlop, no i Kona Dawid, no to wiadomo, na wymusiu. Rzucił robotę. Nie chcecie chemika na odejście jakiego kiepskiego, co prawda, ale nie macie tam potrzeby w Centrum Chemii Małej Skali? No my przecież mamy to. Nabór ciągły. Nabór ciągły. No, słuchajcie, każdy z was to przeżył, ja przeżyłem zawodowo, wy osobiście. O, drogie radiosłuchaczki, posłuchajcie teraz i to są przygłuche też i pani z Wałbrzeźna też. Najlepsze określenie, no bo jeszcze przez pół roku nasza Dominika jest na czymś, co nasz pracodawca wspólny, który się nazywa Urząd Skarbowy i ZUS, określił ładnym określeniem. Panowie, powiedzcie mi, odnieście się o roli kobiety w nazwie czegoś, co się nazywa, podkreślę pierwszy człon, urlop macierzyński. Mówiłem się podobać, że to urlop macierzyński wobec tego i na dzwoniąca codziennie mówiąca chyba ich zabije. To jest ten ośmia, bo porządna rozgłośnia. Może wrócić, nie? Tak, bo ona ma trzech chłopów pod dachem, no także Dawid, my cię przyjmujemy, płeć jest nieistotna, my jesteśmy zresztą miejscem, dobrze, słuchajcie, pojawiła się nowość, że można oznaczyć, że jest na przykład miejsce LGBT friendly, to jest fajne, ale też jest drugi przycisk wprowadzony przez kobietę i to mi się bardzo spodobało, prawdę mówiąc, bo nie możemy go sobie zaznaczyć, ale myślę, że jakbyś Dawid dołączył do nas, to ona by miała trzech w domu, pracy i wtedy no ktoś by zginął. Prosto do nieba trójkami szli. O Matko Boska. Ja po pierwsze trzymam kciuki za projekt Polska Wycieczka, który w 12 minut wyczerpał już budżet po starcie Polska tak. Wycieczkowa. Trzymam, to wszyscy do Wałbrzeźna trzymam kciuki, żeby też coraz więcej tutaj... No, słuchajcie, wam opowiem. Słuchajcie, takie abonamenty, że on nawet jak nie potrzebował na paczkomat, to miał 100 przesyłek miesięcznie wykupionych. No i słuchajcie, jest taki program Podróży z Klasą. To jest kolejny taki, że ogłoszony w ostatnim tygodniu, to trzeba być odklejonym człowiekiem, żeby to wymyślać w takich datach. Ale widocznie tacy, niezależnie od opcji politycznej, tam też są. I słuchajcie, pewnego razu no, dzwoni kolejna rozmowa. Ja już taki zmęczony jak tą fotowoltaiką, ale mi nie zrobiliście, bo... I w pewnym momencie dzwoni taki podstarzały głos męski, czuć, że zmęczenie bije się, czyli wiecie, gdzieś tak na oko 120 lat już ten człowiek pracuje w zawodzie i mówi tak, proszę pana, ja jestem pracownikiem urzędu gminy. No myślałem, że nauczyciel, bo tak mówię, kurczę, zmęczony, tak jak wiecie, my o tej porze roku wszyscy, no nie, że już do czegoś odliczamy, cholera wie co do czego. On mówi Urzędu Gminy. Trzymajcie się teraz, bo my zrobiliśmy taką stronę na Centrum Chemii w Małej Skali. Wiecie, ten biedny nauczyciel mógł wejść i pomyśleć, kurczę, na pewno o podrapaniu się po tyłku w czerwcu, a nie o planowaniu wycieczki, no nie? No i tak. I facet z tego Urzędu Gminy, taki bardzo poważny, mówi, miły panie, jak się tak zaczyna, to już wiadomo, że no, rejony... Że będzie wesoło. Miły panie, pracuję w Urzędzie Gminy 30 lat. Ale pierwszy raz zauważyłem, żeby tak ładnie ministerstwo zrobiło stronę internetową. I on mówi tak, ja tylko nie potrafię pojąć, dlaczego to promuje ten Toruń. Jezu, powiem wam, się okazałem strasznym człowiekiem, bo ja go nie wyprowadziłem z błędu, tylko powiedziałem w imieniu ministerstwa dziękuję. To teraz musisz koniecznie przekazać do ministerstwa. My życzymy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z oferty toruńskiej, bo rzeczywiście robicie fantastyczne rzeczy. No i z tego, żeby po prostu się wszystkim wszystko, żeby się darzyło w tym Wąbrzeźnik, czy gdziekolwiek pojedziemy. Prawda, Łukaszu? Tak jest. Natomiast jedźmy wszyscy tam też. Jest chyba dworzec PKP, tak mi się wydaje, więc tam będzie w stanie tam dotrzeć samolotem, czy pociągiem, czy autobusem.
Dziękujemy, dziękujemy za twoją obecność. Odzwaniamy do kolejnych radiosłuchaczy. Łukaszu, pozdrawiamy was. Pięknie. Trzymaj się. Odpoczywajcie na urlopie bądź na wakacjach. Pa, pa. Dziękuję bardzo, mi się miło zrobiło. Bardzo dziękuję za ten telefon. Ściskam w serce. Czekaj, tutaj o, nam się rozłączył. Ja teraz nie wiem, czy to my tak możemy. No w sumie nie wiadomo, do czego ktoś dzwonił, nie? No. Może ktoś dzwonił z nie wiem, czekaj, w sumie. Ale to tutaj mam jeszcze jeden telefon. Tu zrobimy wkrętkę, akurat znowu będzie wesoło. Okej. Okay. Ale to pamiętaj, że to twoja ciotka. Ale cicho. Tak, zobaczymy. Cisza. Dzwonił do pana pani. Może ja będę mówił. Ale zobacz, nie chcę się teraz. Musi poczekać trochę. Halo? Abonent chwilowo niedostępny. I tyle w temacie. Ach. Także proszę Państwa, to był proszę bardzo Łukasz z nami. Tak jest, Centrum Chemii Małej Skali z Torunia. Wąbrzeź. Także na wakacje Wąbrzeź, no słuchajcie. No. Kto... A tak a propos, pani Ania to się zapisała na kurs letni chemii, w ogóle pozdrawiała. Czyli na PA, czy jest z ekipy nauczycieli chemii. Dokładnie. Tak coś kojarzyłem z grupy. Dobrze, proszę Państwa, wakacje, urlopy. Wiemy, że w tym roku najmodniejsze jest Wąbrzeźno, więc odpoczywamy w Wąbrzeźnie. W jaki sposób odpoczywa Dawid Łasiński, który już nie będzie nauczycielem? Ikona polskiej edukacji. Weź ty się przestań. W jaki sposób odpoczywa Dawid Łasiński? Właśnie spacerując. Powiem ci szczerze, że od jakiegoś czasu, kiedy tylko mam odrobinę siły jeszcze i to bierzemy z żoną, wychodzimy na spacer, który trwa około godziny, no. Próbujemy wychodzić wszystkie problemy. Puszczam sobie, biorę głośniczek na Bluetooth, puszczamy sobie muzykę i łazimy, dziennie robimy co najmniej 6 kilometrów, co najmniej, ale no. Jak się udaje, to robimy więcej i to jest coś, co nas napędza, bo człowiek idzie i prawie nie myśli. To znaczy, ja ci powiem, że ja zacząłem, ale to już dawno zacząłem, chodzić do pracy na piechotę i wracać z pracy na piechotę. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mam taka mała zmiana, tak, nie? Ale... Półtora kilometra i szczerze i uczciwie o wiele lepiej się czuję. Także to jest nasz sposób na odpoczywanie, wydaje mi się, że sposób na wejście w odpoczywanie. Czyli... Na poukładanie sobie w głowie. Nie wiem, no może wychodzenie wyzwań, które były zbierane przez ostatnie 3 miesiące, bo jakby, słuchajcie, od marzec, kwiecień, maj, nawet czerwiec, dobra, 4 miesiące, to była taka jazda bez trzymanki, że ja w zasadzie od połowy maja nawet nie jestem w stanie publikować tych rzeczy, które, gdzie byłem, na jakich warsztatach, konferencjach, co wymyśliliśmy, co zrobiliśmy, czasu spędzać razem zrobiliśmy, kurs sztucznej inteligencji dowieźliśmy. Był Ciechocinek, był... W roku szkolnym ogarnęliśmy, Maciej, tak, 2 Ciechocinki, promocji edukacji. Trzeci, dokładnie. My jeszcze jedną konferencję, Gniezno, ogarnęliśmy stacjonarnie, czyli 5 zrobiliśmy w tym roku szkolnym konferencję, zorganizowaliśmy wyjazdów warsztatowych, zorganizowaliśmy kurs sztucznej inteligencji, rad pedagogicznych to miałem 3 w tygodniu średnio, czyli po prostu kilometrów narobiłem, równik objechałem w tym roku szkolnym. 80 tysięcy kilometrów zrobiłeś? 40. 40. Dobra, 80 dni dookoła świata. No to nie, to ja 40 tysięcy kilometrów. Nie przyznam się, że geografię kończyłem. No lepiej nie. Więc jak sobie podsumuję rok szkolny, tak, była współpraca z Centrum Nauki Kopernik, gdzie podcasty kręciliśmy, z komputronikiem, gdzie robiliśmy transmisję na temat tego, jakiego laptopa wybrać z bonu na nauczyciela. Stworzyliśmy grupę razem, Laboratorium AI, polecam wam, żebyście się dołączyli. Jak promować siebie i edukację, to kolejna grupa, która będzie się tam też działy różne rzeczy. Czasospędzacz jako sposób, gdzie ponad 100 osób, 1500 raz osób uczy się z nami AI. Raz czy dwa razy widziałem, że się gdzieś tam ktoś chwalił tymi dyplomami. No, i tak, cyfrowe dyplomy, tak, jeszcze cyfrowe dyplomy. To jest pod końcówkę. Ale właśnie czasospędzaczem się jeszcze nikt nie chwalił, jak mu to wyszło. To ja ci powiem ciekawostkę, czasospędzacz udostępniliśmy nauczycielce naszego starszego syna i oni w czwartek przed zakończeniem roku szkolnego przeszli i byli zachwyceni. Dwie godziny fantastycznie zabawy. Czy tam Europę? Tak z ciekawości. Eko. No. Pani wybierała sama, nie wiedzieliśmy, którą grę wybierze i wybrała sobie Eko i najlepsza była rzecz, której nie przewidzieliśmy, że tak jak mieliśmy na przykład tam karty postaci wymyślone, to my myśleliśmy, że to będzie jako bajer, jako karta postaci, a te dzieciaki potem wchodziły w te jakby
specyficzne cechy, które tam były na tych kartach, na przykład ktoś kuleje, nie ma poczucia rytmu, milczy i oni sobie wymyślili, że muszą to jakby odgrywać, czyli połączyli karty postaci razem z tym i na te 20 czy 30 osób po prostu te dzieciaki tak właśnie się zachowywały, nie? To miał jaką kartę, tak się zachowywał. Tak, tak. My to trochę zrobiliśmy dla beki, ale wyszło, że oni potraktowali jako część zabawy na przykład, nie? Więc przez 2 godziny rzeczywiście mówią, że się świetnie bawili, rozwiązywali całe zadanie i tak dalej, więc jak ktoś z was kiedyś korzystał z naszego czasu spędzacza wychowawcy, to napiszcie nam w komentarzach, czy wam się podobało, tak, bo informacje zwrotne. Szczerze i uczciwie, coś nowego wymyśliliśmy. Jesteśmy ciekawi. Ja się bardzo cieszę na przykład, bo jak ty żeś zrobił te dyplomy, to na drugi dzień, ale to Karolina mi chyba mówiła właśnie, że ona też już właśnie z QR-kodami robiła dyplomy i tak dalej, nie? Ale nie to, że podpatrzyła u ciebie, tylko ona też na to sama wpadła. Super. Więc jestem ciekawy, kto jeszcze i gdzie jeszcze wykombinował po prostu tego typu rzeczy. Nie? Dużo się zadziało, nie? No i jakby sama ta też sytuacja, Władza się zmieniła, religia się zmniejsza, podstawy zadania domowe. Wiesz co, rok był naładowany, jak sobie człowiek pomyśli, od września było zrobionych rzeczy do czerwca, ten nasz rok szkolny. Ja się nie spowiadał. Chyba nigdy się nie zapowiada, ale wiesz co, jakby, się bardziej no wiesz co, bo ja sobie zakładam taką sytuację, że kiedyś będzie święty spokój, że będzie taka, że chciałbym, żeby był jeden rok, w którym nic nie będzie. I teraz w tej sytuacji, kiedy zrezygnowałem z pracy przy tablicy, to mam mnóstwo pytań, dlaczego pan to zrobił? I ja na ten temat patrzę już szerzej, bo to jest efekt 6 lat, jak dobrze pamiętam. Bo to tak, reforma, wszystko zaczęła moim zdaniem reforma edukacji i likwidacja gimnazjów. To był taki początek. No ale okej, mieliśmy się dźwignąć. Potem przyszła pandemia, 2 lata pracy w sposób ekstremalny, nikt nie wiedział, jak to robić. I 2 lata naprawdę cuda tam robiliśmy wszyscy. Jakby uważam, że nauczyciele stanęli na wysokości zadania. My, jak w oddolnym ruchu, też stanęliśmy na wysokości zadania. Nie zdążyłeś odsapnąć wojny w Ukrainie. Strajk jeszcze był po drodze. Właśnie, strajk jeszcze, masz rację, przed pandemią był strajk, wojna w Ukrainie, władza, która nam nie sprzyjała, nadzieje związane z nowymi wyborami. Ja jeszcze daję kredyt zaufania i niech tam się dzieją różne rzeczy związane z ministrą. Jakby, no dokładnie, to jest za mało, żeby w ogóle oceniać. Ale jak człowiek pomyśli sobie, ile nauczyciele przeżyli w ostatnich 6 latach, to uwierz mi, dobrze by było to rozpisać na 20 lat. A ja teraz już naprawdę marzę o jednym roku, w którym moglibyśmy po prostu uczyć. Znaczy, powiem ci, że zacząłem robić sobie jedną taką rzecz, stwierdziłem, że w tym roku, który nadchodzi, nie będę korzystał, to znaczy nie korzystam z podręczników, zawsze mówię, że nie ten, ale patrzyłem zawsze na podręcznikowe tematy. Wybrałem sobie podręcznikowe tematy, żeby było mi łatwiej i robiłem po prostu pod te tematy swoje, wiedziałem, co ma być zrobione zawsze z tych scenariuszy, które przygotowuje wydawnictwo, do czego to ma służyć. Jak coś tam było z programowaniem, to programowanie, jak gdzieś tam bezpieczeństwo w sieci, to po swojemu bezpieczeństwo w sieci i tak dalej. Ale wziąłem, uwaga, zaprzągłem sztuczną inteligencję, wykupiłem płatną. Wygrałem całe rozporządzenie o podstawie programowej. A w którą zainwestowałeś? W czata. Okay. W czata GPT, bo już wiedziałem, jak to się robi, bo podpatrzyłem ciebie. Okay. Wygrałem mu programy wszystkich wydawnictw i na bazie tego wygenerowałem, słuchaj, po 32 scenariusze od 4 klasy do 8. Powiem ci szczerze i uczciwie, zdziwiłem się, ale miało to sens i ma to sens. Jestem ciekawy, jak to się będzie sprawdzać. No wiesz, jeszcze po drodze były laboratoria przyszłości, w których mieliśmy znowu zasypanie się jakimiś sprzętami, których nie do końca nie wiedzieliśmy, jak to ogarnąć, nie? Szkoły dostały, mówią, nagrodę. Nadal nie wiemy. No, nadal nie wiemy. Macie w prezencie, róbcie coś z tym. I teraz myślę, że na ta rewolucja... Laptopy dla uczniów. O tak, laptopy dla uczniów, bo dla nauczyciela. I 500 mieliśmy też dla nauczyciela. Tak, i do tego teraz jeszcze moim zdaniem sztuczna inteligencja, która naprawdę ma wpływ na to, na edukację. Po prostu nie da się. Nie to, że jestem jej fanatykiem, ale myślę, że tak jak możemy przebudować warsztat swój i uczenia się ucznia, to jest kurde katastrofa. Ale ja bym sobie, ja bym sobie życzył przy tej sztucznej inteligencji, żeby naprawdę chociaż jeden temat potraktować po prostu nie na zasadzie mody, bo sam wiesz, jak było, jeżeli chodziło o kwestie Office'u, jeżeli chodziło o kwestie G Suite'a, tak, skończyła się pandemia i wszyscy powiedzieli, a to ja już mam te Teamsy. Tak i, wyklikajmy to, tak? Życzyłbym sobie, żeby faktycznie weszła do naszego życia na takiej zasadzie, żeby wziąć, zacząć z nią pracować i żeby pracować z nią... Żeby wypracować sposób pracy sobie. Tak, tak, tak.
żeby wypracować sobie ją na dłużej, dlatego że faktycznie ja widzę, że to ma sens, chociaż zdaję sobie sprawę jeszcze, jak bardzo mocno jest to niedoskonałe, mimo wszystko. Tak. No ale nadal możemy zaoszczędzić sporo czasu my. A no to, co mi się na przykład podobało jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, nasz starszy syn miał gdzieś tam dopytkę z historii i pytał, uczył się o, tam chyba było coś o pierwszych piastach i standardowo przychodził dopytać Ewy o to, żeby mu zadała kilka pytań, nie? Przepytaj mnie. A ja mu pokazałem, wtedy mówię, a zobacz, weź Chata GPT, masz zainstalowane na telefonie, uruchamiasz sobie słuchaweczki i powiedz mu, że masz przed sobą sprawdzian, jesteś uczniem 5 klasy szkoły podstawowej i chcesz, żeby czat został twoim nauczycielem, żeby zadał ci kilka pytań z tego tematu i jeśli popełnisz błąd, żeby cię poprawił. Poszedł do pokoju sobie w 15 minut sobie zrobił jeszcze zapis całej tej rozmowy, całą powtórkę i czat go dopytywał i podpowiadał mu prawie dobrze, ale nie zapomniałeś o tym. Teraz czytałem posta profesora naszego Czechorowskiego, że pozwolił mieć na egzaminie uczniom telefon. Czytałeś go, nie? I to jest właśnie ta idea, która mi się też bardzo mocno podoba, że można korzystać z tego sprzętu cyfrowego, że można korzystać z zasobów wiedzy po to, żeby rozwiązać problem. I tego bym sobie życzył. Też, a nie zakazywania. Tak, ale z zakazywaniem to jest tak, że ja już czasami bym chciał nawet, żeby były zakazane telefony na... Uczniowskie, ale wiesz co, ja wymyślałem na ten rozwiązanie. Uczniowskie i nauczycielskie na przerwie, nie na lekcji. Ale wiesz co, ja mam inny wniosek. Marzy mi się szkoła, w której mam dostęp do technologii bezpiecznej, zarządzanej przez admina, w której nie ma aplikacji, które rozpraszają mojego ucznia. Bo w momencie, w którym ja proszę o to, żeby on używał swojego telefonu, on i tak ma na nim mnóstwo innych rzeczy, które może robić, mając go w ręce. Ale można wszystko pięknie, ładnie poblokować, że on nie zrobi nic. Ty nawet nie wiesz, co się u mnie w szkole działo, jak zablokowałem Allegro i serwisy streamingowe. No tak, ale pytanie, czy jesteś w stanie wyłączyć na przykład... Każdą usługę. Aplikację też? No ale za co? No ale po co ci aplikacja, jeżeli nie będziesz mógł się z nią połączyć? Nie zgodzę się z tobą, dlatego że uczeń będzie korzystał ze swojego internetu. A no to jeżeli będzie korzystał ze swojego internetu, to nic, ale to już nic nie zrobisz. No, dlatego urządzenie powinno być dobre, ale to inny temat, wchodzimy już sobie. Proszę bardzo, cały czas robię zespoły w Teams. Dokładnie, Aniu. No, ale to cały czas pracujemy w Teamsach, czy też... Chcielibyśmy, żeby to nie była moda, nie? Tak, właśnie. Chcielibyśmy, żeby to nie była moda i chcielibyśmy, żeby to wyglądało profesjonalnie i żeby to zawsze trwało, a nie żeby to tylko co po niektórzy... No, ale Ania pisze, jedyna w szkole. No i to jest dokładnie to jest to, nie? Najpierw było tak, że wszyscy to robili, a potem z tego wszystkiego, z tej rewolucji technologicznej w szkołach zostało nic, nie? I się narobiliśmy. I ci, którzy rozumieją, że to miało... Bo wiesz, Maciej, myślę, że możemy jasno sobie powiedzieć, że mamy też taki duży zarzut do tych, którzy po pandemii budowali szkoły, że nie wpisali tego, że nadal ma być element pracy zdalnej z uczniami, żeby utrzymywać tą umiejętność. Ona za chwilę się rozpadnie. Ja wiem, że u ciebie w szkole to jest trochę inna sytuacja, bo u ciebie to są latami budowane. Pani Olu, jaka laurka. Wrzuć ten komentarz, żeby go było Boże, widać. Nie wiem, nie widzę go. Pani Ola. Panie Dawidzie, bardzo żałuję, że opuścił pan naszą szkołę. Moja córka od września, trzecia klasa, nie będzie miała szansy doświadczyć pana otwartości na ucznia i fenomenalny stosunek do wiedzy. Dziś przeczytałem kilka artykułów dotyczących odejścia od tablicy takich nauczycieli jak pan i powiem szczerze, że smutno, prawdziwie boleśnie smutno. Liczę na to, że w jakiejś formule pan wróci, chociażby w kontekście sztucznej inteligencji. Widzisz, jak ładnie miodku ktoś ci dolał. To są ważne informacje. Ja wiem, że byli uczniowie, których uwielbiam, z którymi mogłem pracować, ale niestety w ostatnim czasie zdecydowana była większość taka, która miałam wrażenie, że robi im na złość, że coś chce z nimi zrobić. I to też był powód, który... Ale tak mają. Ale wiesz co, kiedyś mnie... Naprawdę nie jestem w stanie policzyć procentowo, ale zabawię się z takiego ogólnego statystyka i może nauczyciele się ze mną zgodzą. Jeszcze 5 lat temu, gdy wchodziłem do sali lekcyjnej, to miałem takie poczucie, że to jest tak, 30% uczniów, którzy chcą, 40%, którzy być może jak ich uruchomię będą chcieli i 30%, których nie ruszysz. Dobrze, ale ty mówisz o szkole średniej, gdzie już uczeń przynajmniej... Nie, ja pracowałem w gimnazjum też jeszcze. Ale 5 lat temu, Mówię o 5 latach i miałem, wiedziałem, że 30 nie muszę się martwić, a 40, walczę o te 40% środka, a 30% nie chce ze mną pracować. A dzisiaj mam wrażenie, że to jest ponad połowa osób, które nie chcą ze mną pracować, 10%, które chcą na wejściu, a reszta to jest tym takim środeczkiem. Ale wiesz co, Ja na przykład w tej chwili odchodziły ósme klasy nasze i stwierdziłem, że no w sumie
nie mieliśmy tej klasy niegrzecznej, nie była bardzo mocno liczna, bo to już jest ta 6-7-latkowa, więc też była mniejsza, była jedna, w ogóle nie dwie, ale jak ci uczniowie jakoś odeszli, to stwierdziłem, że w sumie dobrze, że odeszli, bo oni mnie strasznie męczyli, mimo że oni nie byli upierdliwi, nie? Po czym dopiero w rozmowie z Ewą żeśmy stwierdzili, że to jest, że to są właśnie te dzieciaki, które w pandemii siedziały przed monitorami. Ci, którzy byli uczestnikami lekcji. Tak. Przypadek? Czy to są właśnie te dzieciaki, no, które doświadczyły po prostu tych, bo to różnie w różnych szkołach wyglądało, ale powiedzmy tak już źle, że to są te dzieci, które doświadczyły od dzwonka do dzwonka nauczyciela, który miał wyłączoną kamerę i mówił przez 45 minut. I to też, Dawid, na te dzieciaki, wiesz, wpływa. Na nas wpływało, zobacz, ile przez te, mówisz sam, przez te ostatnie lata, ile się działo, a na nich nie? No na pewno tak, nie? Znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że o tyle, o ile jestem zwolennikiem technologii, o tyle mam wrażenie, że ona naprawdę tak ostatnio... Ona nie jest dobra dla edukacji, jako tego, nie? Bo poczucie tego, że wszyscy w edukacji muszą, że inaczej, że wiedza jest dookoła nas, a inaczej, informacje są dookoła nas, powoduje, że za tą mgłą dzieciaki nie wiedzą, co z tą informacją zrobić. Że nie mamy kultury budowania wiedzy, to co mi się też podoba, że wiedza jest coś, co nadbudowujesz cały czas. No. I oni myślą, że mi to nie jest potrzebne, bo jak będę tego poszukiwał, to to znajdę. To się tak nie wydarza, tylko że dzieci teraz mają tyle alternatyw do szkoły, że czy puszczą sobie filmik na TikToku, na YouTubie, czy kupią sobie kurs, czy PDF-a, że powoduje to, że one jak przychodzą do szkoły, nie czują wartości spotkania z nauczycielem, tylko stratę czasu. I jeżeli nie zmienimy, a ja nie wierzę, na przykład powiem ci szczerze, nie do końca widzę punkt w rozwoju naszej cywilizacji, która powie, zabrońmy internetu do uczniom do 16 roku życia. Nie da zrobić. Ja ci powiem na przykład jedną taką rzecz. To jest dość ciekawe zjawisko, gdzie ogólnie zmierza, że tak powiem, edukacja, bo to nie tylko, że u nas narzekają na szkołę, ale to cała Europa i Stany Zjednoczone i większość, że tak powiem, narzeka i nawet te wszystkie północne tam Norwegia, czy nie Norwegia, te wszystkie Szwecja kraje zmienia, skandynawskie, Finlandia też. Tak? Tam się to też wszystko zmienia i dokąd idziemy, jak będzie wyglądała szkoła. Jak chodziła w zeszłym roku sztuczna inteligencja, wszyscy się darli, że o, bo za chwilę nie będziemy potrzebni. No, jesteśmy jeszcze potrzebni, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z drugiej strony, to też stara prawda i podejrzewam, że nie dla wszystkich znowu też odpowiednia, ale ja na przykład jestem człowiekiem, który jeśli nie musi czegoś zrobić, to znaczy nie mam jakiegoś konkretnego zadania do rozwiązania, to nie uczę się, nie jestem w stanie tego zrobić. No, ale taki boi za dzieciaka? No ale Dawid, ale tak to wyglądało. No, ale jeżeli mnie coś mnie interesowało... Nie, jeżeli miałem nóż na gardle, mój nóż na gardle wyglądał w ten sposób, że do mojego profesora z ostatnim egzaminem na studiach, który miałem z geografii fizycznej, tak, 7 dni później się broniłem. Wszyscy chodzili po 5 razy, zdawali ten egzamin, po głowie świn tam gdzieś tam, wiesz, województwo podlaskie, 74, nie? Ja proszę tego profesora i na pierwszym treningu powiedziałem, panie profesorze, albo będę wiedział, gdzie są roczniki statystyczne i będę wiedział po prostu, jak tego poszukać, albo będę miał to wyryte na blachę, co pan profesor woli, bo albo przyjdę tu 5 razy i w końcu wyryję to na blachę i zapomnę o tym po 3 sekundach po wyjściu i będę miał wtedy 3, albo po prostu będę wiedział, gdzie tego poszukać i będę wiedział, jak z tego korzystać. Nie? A on mówi do mnie tak, mówi, dawaj ten indeks. Prach i do widzenia. Jak wyszedłem, nie, i jak wyszedłem, że tak powiem, z tego egzaminu, to już w tym momencie ludzie mówią, wow, jak ci się to udało, jak to zrobiłeś, bo ten nie przepuszcza, bo to, bo tamto. I tak jest, wiesz, przez wieki, jak coś było mi potrzebne, w jakimś moim rozwoju widziałem, gdzie chcę, gdzie potrzebuję, to uczenie przychodziło mi łatwo. Ale w momencie, jeżeli to było, no stary, naprawdę, wybacz. Ale to jest ważne, że jakby to nie jest tak, że ja oczekuję, żeby wszyscy się chcieli uczyć każdego przedmiotu, to jest bez sensu, a żeby chcieli skorzystać z czasu w szkole. Ja mam tu mam poczucie, że jakby to jest duży problem dzisiaj w edukacji. Ty też o tym mówiłeś właśnie u profesora Alberta, tak? Że to... No to jest moje odczucie, no, że ja mam poczucie bezsilności w tej sytuacji, w której się znajduję jako nauczyciel, że moja praca nie ma wartości dla mojego głównego odbiorcy, czyli dla ucznia. Nie ma wartości. Nie dlatego, że ja nie mam wartości,
tylko dlatego, że on nie chce niczego się ode mnie nauczyć, bo on ma mnóstwo nauczycieli, którzy go uczą, jak się, nie wiem, montuje klocki Lego, jak się prawem posługuje, jak, no wiesz, mnóstwo rzeczy w internecie, które dla niego tu i teraz są ważniejsze niż to, że on teraz nadbudowuje sobie wiedzę, która w przyszłości będzie w stanie mu zapewnić pewny zawód, bo za duży wybór. Wiesz, młodzi się pogubili w ilościach wyboru, których ty kiedyś, te 15, bo to, co nas łączy, wszystkich, tak naprawdę słuchających teraz to jest to, że my nie mieliśmy takiej ilości wyboru. Mieliśmy bibliotekę i nauczyciela. I rodzica. To jest twoje źródło wiedzy. No. I telewizję, która była... I płyty CD, które... Tak, ale one były tak, cenzurowane. Pamiętaj, właśnie to jest to, że zanim ktoś puścił to do redakcji, to sprawdził jakość, czy to w ogóle się nadaje, czy nie. W związku z tym miałeś pewien wąski, ale sprawdzony model informacji, do którego miałeś dostęp. Nie mieli to wszystkich informacji. A teraz każda informacja, zła, dobra, fake, nie fake, zrobione na podstawie clickbaitów, żeby bawić się z algorytmami, trafia do tych nastolatków, którzy są świetnym pokarmem dla twórców internetowych, którzy tylko tworzą treść, a nie martwią się o wpływie tej treści na ludzi, którzy jeszcze są młodzi. Ja mam czasami troszkę inne spostrzeżenie, jeżeli chodzi na temat mojej pracy, bo dzieciaki, jak to dzieciaki, jak nie muszą, to wiesz, zawsze są ciekawsze rzeczy niż szkoła. Ale nie masz wrażenia takiego, że ci rodzice, którzy opuścili tą szkołę, i którym było źle w tej szkole, nie robią nic, żeby tą szkołę zmienić, a wręcz nawet w tej chwili napastują momentami w koło. Ja nie mówię o wszystkich, ale powiedzmy, że jest jakaś tam część rodziców, która do szkoły się odzywa tylko na zasadzie wrrr. A ja to teraz tak, uwaga, powiem, że są tacy rodzice, są bardzo kiepscy nauczyciele, są, których system nie potrafi wyrzucić ze szkoły. Tak jest. I boi się i tak dalej. Dlatego nigdy nie będę mógł być dyrektorem. I dlatego nigdy nie będzie też dobrze, bo w momencie, w którym rodzice mają prawo walczyć o to, żeby szkoła była dobra, a nie mają po drugiej stronie sojusznika, który chce, żeby ta szkoła była lepsza, bo nie ma powodu, dla którego ma się rozwijać, bo po co ma to robić tak naprawdę, ma się starać, skoro jego odbiorca, bo to jest wszystko taka układanka. Dla kogo ja się staram? Dla ucznia. Jeżeli mój uczeń przestał się starać, to ja też przestaję się starać. Rodzic ode mnie oczekuje, że ja się będę starał bardziej, że mój uczeń się starał bardziej. Nie w tą stronę. Bo ty teraz podajesz, że tak, rodzic chciałby, żebyś ty się starał, bo... Tak, bo chciałby najlepszej edukacji. A ty byś chciał, żeby uczeń się starał w drugą stronę. Korzystać z mojej wiedzy i wtedy ja będę się starał bardziej. Ale ponieważ ich starania opadły, moje opadły, to rodzic nie wyprze żadnym jakby komunikatem na mnie wpływu, chyba że tak jak pani Ola, która napisała, niestety chodzenie na skróty, za dużo technologii, gier, smartfonów, bezrefleksyjnego używania przez dzieci i młodzież, brak segregacji informacji i kultury używania technologii. Piękne słowa. Ola, duża w tym rola rodziców również. Tak, szkoła jest tylko fragmentem wychowania dzieci. Słuchaj, byłem na warsztatach u ciebie ostatnio a propos higieny cyfrowej i uczennica klasy szóstej, był taki moment, w którym mieli sprawdzić sobie na telefonach, ile sprawdzali czasu, nie? I była w szoku, że średnia z tygodnia poprzedniego to było 9 godzin 54 minuty. I to jest wina szkoły, że oni spędzili tyle czasu na telefonie? Ale szkoła jest jedynym miejscem, w którym można byłoby narzucić regułami, prawami, żeby zakaz używania telefonów był. To nieprawda. Jakby dopóki nie będzie współpracy mądrego rodzica, który chce wychować dziecko i nauczycieli, którzy są gotowi pomóc temu rodzicowi i w drugą stronę, to dziecko będzie... Robiłeś dla rodziców spotkanie odnośnie higieny? Tu u siebie. Pochwal się, ilu było? 6 na całą gminę 25-tysięczną. Słuchajcie, na 2,5 tysiąca było u mnie tam... 20. No. Zobacz, 20. To i tak jest 400 uczniów. Ale zobaczcie, że to jest problem. Ja nie znajduję innego rozwiązania, myślę, że nie bądźmy sfrustrowani na siebie, ale rzeczywiście to też wpływa na to, że ta szkoła traci sens. Ja ostatnio w ogóle się zastanawiałem, a co by było, gdyby szkoła nie była dla wszystkich? W sensie takim, że nie chcesz? Sorry, podpisz glejt, nie chodzisz. Jesteśmy na tyle starzy, że pamiętamy amerykańskie filmy, które się wypożyczało na DVD, gdzie był sobie na przykład Belfer, albo była szkoła przedstawiana jako ta szkoła państwowa, do której muszą chodzić wszyscy, tak? Przechodzili przez bramki, noże, broń i tak dalej. I na to masz szkoły prywatne, mundurki, szkoły wojskowe i tak dalej, gdzie jest wysoki poziom edukacji. Gdzieś tam, patrząc w dali już na moje siwe włosy, to powiem w ten sposób, że myśmy mieli kapitalizm z ludzką twarzą i obrażamy się na przykład za to, obrażaliśmy się kiedyś, że kogoś wyrzucono z roboty, bo nie pracował.
Albo jeżeli to jest szkolne, bo też miewałem takie przypadki, jeżeli to jest szkolne, czyli niczyje. To jest niczyje i jakoś nie ruszało mnie to, że nauczyciel dostaje komputer, zepsuło się, a co się zepsuło? No, wziąłem go na salę gimnastyczną, piłka spadła, nie? No, zęby w ścianę bym wbił na naszego kochanego WF-istę jednego. Pozdrawiam go zresztą serdecznie. Nie, bo po prostu Dawid, bo to jest, to jest brak myślenia. Znaczy, ja myślę, że nie szanujemy wspólnego dobra też. Jako szkoła jest wspólnym dobrem i przestaliśmy, wiesz co, ostatnio się zastanawiałem, jest ten etap wojny w Ukrainie i u mojej teściówki zamieszkały dwie panie z małą dziewczynką, jak dowiedziały się, że ja pracuję jako nauczyciel, to one mówiły, wow, że to jest takie wow. I zastanawialiśmy się z moją żoną, dlaczego tak jest. Ja mam takie, to jest moje myślenie, że Ukraina jest jeszcze tak ewolucyjnie, jak pewnie Polska w latach 80., 90., przed przemianami, ja tak czuję i mocno jej życzę. Że jeszcze nauczyciel ma autorytet? Właśnie, tak czuję, bo myślę, że w latach 80., 90. tak było u nas, no. Że tam to jeszcze jest naturalne. I teraz uważaj, cała reszta tak zwanego zachodniego świata, już jest po drugiej stronie mocy, czyli ta technologia spowodowała, wszędzie jest równo, w sensie nikt nie przeskoczył inaczej. Ukraina jest, powiedzmy, piętro w rozwoju, załóżmy, tego szacunku niż my, ktoś tam jeszcze, załóżmy, weźmiesz sobie jakieś kraje afrykańskie jeszcze niżej, ale teraz pytanie jest takie, czy Polska, bo ja mam takie poczucie, że Polska jest już na tym samym równym poziomie, co Stany Zjednoczone, co nawet Finlandia, i jeszcze nikt nie wypracował sobie. Może kasowo, może technologicznie. Ale napływ, ale napływ technologii jako otwartego internetu dla młodych ludzi, w którym oni się buntują, bo tworzą społeczności zbuntowane, w których ty jako młody człowiek nie miałeś okazji się ogniskować, tak nie miałeś miejsca. Ale ty też byłeś zbuntowany. Ale robiłem to na łące pod Operą Poznańską, bo nie było internetu. Dzisiaj bunt oznacza, że oni tworzą rzesze z... Ale mają inną siłę oddziaływania, ale inny przekaz. Ale to jest pierwsze pokolenie, które ma to narzędzie we wszystkich krajach, co oznacza, że w tym momencie, jak sobie zastanowimy, że to ma wpływ na edukację i na wyzwania związane ze szkołą w każdym z krajów rozwiniętych, to jeszcze żaden z tych krajów nie wypracował sobie modelu, co potem. Ja tak czuję na przykład, że ja bym chciał się porównać. Coś, co by mnie mega interesowało, żebym sobie posłuchał, znacie jakiś podcast, to dajcie znać, w którym omawiane są problemy i wyzwania edukacji francuskiej, hiszpańskiej, angielskiej i fińskiej. No. Chciałbym posłuchać, tak jak my gadamy sobie teraz. No. Ja wtedy miałbym... Miałem okazję być w tym roku prowadzić szkolenie dla ORPEG-u, to jest Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą. Byli nauczyciele z całego świata i powiem jedną rzecz, która na przykład bardzo mocno mnie zdziwiła. Pierwsze szkolenie, które dla nich prowadziłem, było szkoleniem online'owym. I są takie szkolenia, sam dobrze o tym wiesz, które wywołują w tobie multum pozytywnej energii, ponieważ mimo wszystko, że siedzisz przed kamerą, to czujesz, że po drugiej stronie jest gdzieś ta informacja zwrotna. I dokładnie tak samo, jak spotkaliśmy się potem na żywo, z zupełnie innymi ludźmi, ale też właśnie pod tym, którzy uczą za granicą, ci ludzie mieli zupełnie inną energię niż nasi nauczyciele. Oni nawet technologicznie, mam wrażenie, nie, może się mylę, bo to jest tam iluś, tam kilkudziesięciu nauczycieli, tak, ze wszystkich, którzy uczą za granicą i którzy uczą gdzieś tam w systemie, ale ci ludzie byli technologicznie za nami. Nie to, że nie mieli umiejętności, umiejętności mieli, ale na przykład, jeżeli ja gdzieś tam opowiadałem o jakichś rozwiązaniach, które na co dzień są stosowane w mojej szkole, to oni robili takie, wow, w ogóle gdzie? To u nas jest nie do pomyślenia, nie? I nie masz takiego porównania, zobacz, w skali świata. Nikt nawet nie pozycjonuje jakości edukacji w Polsce, bo zawsze wszyscy mówią, jesteśmy gorsi niż Finlandia, musimy iść w stronę Finlandii i Singapuru. No bo tak mówią testy. Ale pytanie, jak jest rzeczywiście? Jakby tak na przykład zderzyć, wiesz, to, że ministrowie jadą na zagraniczną kawkę i sobie gadają, jak to super u nich jest i wszyscy mówią, że są super, to jest jedna rzecz, ale jakby nauczyciele usiedli na tej samej kawie i sobie pogadali, jak my możemy pracować, jak oni, z czym, jakie wyzwania mają, to może coś dobrego by też wyszło, bo oni są w innym na innym etapie. No, ale to masz wszelakie Erasmusy teoretycznie, które powinny powiedzmy gdzieś tam, no ale Dawid, one pomagają, tak? Możesz pojechać na Erasmusa gdzieś do Włoch, posiedzieć z dzieciakami 2 tygodnie jako nauczyciel, porobić coś z tamtą szkołą we Włoszech, zaprosić ich tu. Masz gdzieś jakieś to takie porównanie, no ale to znowu na zasadzie powiem sobie zaraz tak, bo musi być nauczyciel, któremu się chce, który poświęci swój czas, który zna język, który pojedzie, który się nie boi i tak dalej. U nas w szkole na przykład miała być wycieczka zagraniczna. Ale nauczycieli czy? Nauczycieli, na dzień nauczyciela. Nie?
2000 zł wyszło za 3 dni. No bo teraz uważaj, w kwietniu, jak to mówiłem, w marcu, jak była rozmowa, no to ktoś popatrzył, ile kosztują bilety i tak dalej, no i podał cenę. I na końcu nic, okazało się, że nic z tej wycieczki nie będzie. No ale dlaczego? No bo nie ma nikogo, który powiedzmy dogada się z nauczycielami na zasadzie takiej, jak my się dogadujemy. Słuchajcie, jedziemy na wycieczkę zagraniczną, dobra, jedziemy. Gdzie jedziemy? Nie wiemy. Będzie miesiąc do wycieczki, to zobaczymy, gdzie pojedziemy, bo wtedy będą najtańsze bilety tam, najtaniej będzie można kupić, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie znalazł się nikt, kto by w gronie, które zna się od lat, który by powiedział, dobra, no to ja zakasam rękawy, ja to zrobię, ja ci pomogę. A wiem, że ci ludzie są do tego zdolni, bo z kolei przy czymś, co nie było dla nich nowe, tak? Czyli półtora roku temu, jak robiliśmy ten festyn, to zaczęło się od dwóch nauczycieli, zrobiliśmy ten wielki festyn na 2500 ludzi, ale po kolei jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty nauczyciel się włączył i na końcu tak naprawdę cała szkoła, wszyscy nauczyciele i większość dzieciaków zasuwali przy tym festynie. Czyli to jest z jednej strony, ludzie się boją czegoś, czego nie znają, a jesteśmy pokoleniem analogowym, więc boimy się technologii, nie rozumiemy tych dzieci, które wychowały się w Google'ach, nie wiemy, jak do nich dotrzeć. Owszem, pojedyncze osoby, nie wiem, 100, 200, 300, 500 nauczycieli, nasza bańka, która gdzieś tam pędzi ciągle do przodu, ale zwykły taki nauczyciel, który gdzieś po prostu nie ma tego ma prawo nie nadążać technologicznego, on po prostu nie nadąża, on nawet nie widzi potrzeby, bo po co? On nadal ogląda telewizję, on nadal chodzi do biblioteki po książkę, on ma encyklopedię i on świetnie sobie radzi. No, ale to też jest dobre to, co powiedziałeś, że nasz zawód jako edukatorów tyle, ile musi się nauczyć w przeciągu ostatniego czasu, jak świat się zmienił, żeby nadążać za potrzebami młodych ludzi, to jest nie do ogarnięcia. Znaczy ja cały czas mówię jedną taką rzecz, że po pierwsze rzucę teraz temat dla naszego ministerstwa. Emerytury nauczycielskie powinny być na pewno wcześniejsze, bo co patrzysz? Patrzę, kto z ministerstwa dosłucha do godziny 24 naszych głupot. Nie, bo 20 lat przy tablicy to można się wypalić. Można. Można się wypalić i tak dalej, ale dlaczego na przykład po tych 20 latach nie miałbyś akurat zostać dyrektorem do spraw technologii nowoczesnych? Masz na to siłę, no to czujesz blusa. W każdej chwili by musiał być dlaczego dyrektorem. Dlaczego nie mógłbyś pójść do kuratorium i zostać wizytatorem? Możesz. Byś zostać konsultantem, też możesz. Metodykiem, dyrektorem szkoły, pełnić coś, robić coś z edukacją, ale mając za sobą całą drogę, którą przebyłeś w szkole, wiedząc, jak funkcjonowały te dzieciaki, gdzie to wszystko ciebie dotknęło, a nie, że czasami przy całym szacunku dla wszystkich osób, które ani jednego dnia w szkole nie uczyły, a piastują, że tak powiem, stanowiska i znamy, wiemy takich ludzi, którzy siedzą czy w ministerstwach, czy nie w ministerstwach, czy w kuratoriach, czy w ODN. I nie zakładamy, że są z fachowcami, ale jest coś takiego jak specyfika pracy przy tablicy, która... On po prostu nie wie. No. On po prostu nie dlatego wie. Wszystkich musi słuchać. Inny wie, kto ma rację. To jest jeszcze gorsza sytuacja. Ale nawet jak słucha, to wiesz, jeden mu powie to, drugi mu powie to, trzeci mu powie to i na końcu weźmie. Nie wie, co wybrać. Nie wie, co wybrać. Wykorzystajmy tych fachowców. Ja bym na przykład w tej chwili po 18... poczekaj, nie. Ja pracuję... Jezu, ja pracuję krócej od ciebie w szkole. Takie czasy. Po 14, po 15 latach, tak? Też z chęcią bym w tej chwili... No ale jesteś metodykiem. Jesteś metodykiem teraz? Właśnie dlatego jestem metodykiem. Żeby się rozwijać między dalej. Innymi, ponieważ przestało mi wystarczać to, co się dzieje w szkole. Ale dla własnego rozwoju ci przestało wystarczać. Tak. No właśnie, bo to jest jeszcze ważny element, o którym trzeba właśnie powiedzieć, że w pewnym momencie nauczyciel, który się rozwija, Dawid, szkoła nie jest dobrym miejscem, bo ogranicza ten jego rozwój. Tak, ale z jednej strony dla własnego rozwoju, ale z drugiej strony, ponieważ miałem już dość akcji pod tytułem, bo się nie da. Ty zmieniłeś robotę, dlaczego? Bo się nie da. Nie da się tego zrobić w szkole, co gdzieś tam widzisz i wiesz, że da się, w związku z powyższym wszedłeś na ten etap wyższy. No tak czy nie? Czy dla hajsu to robisz? Wszystko, co robię, robię dla hajsu i dlatego, żeby być jeszcze mocniejszą ikoną, jaśniej świecić. Co szkoła robi jako system przeciwko wypaleniu zawodowemu nauczycieli? Jak wzmacnia, jak motywuje, czy daje przestrzeń do nauki? No a jakże? Ja bym zadał pytanie, co szkoła robi przeciwko wypaleniu zawodowemu dyrektorów? O.
którzy niewypaleni, właśnie, którzy powinni być wzorami i dźwigać, a oni dźwigają dzisiaj wszystkich, rodziców, uczniów, pretensje i nauczycieli, bo nauczyciel, prawda jest taka, że nauczyciel idzie, robi swoją robotę i potem ewentualnie pretensje do wszystkich dookoła, że coś mu nie działa. A dyrektor musi wszystkie te pretensje zbierać. Ja podziwiam tych dyrektorów, którzy wkładają cały czas po tylu latach serce i w żaden sposób system ich nie dopieszcza i mało tego, polityka potrafi ich rozpierdzielić jedną decyzją. I to jest przerażające, że dyrektor, który spędza tyle godzin, nie ma żadnego normatywnego stylu pracy, stanu pracy. Jeszcze wszyscy patrzą na ręce, co on zrobił, czego nie zrobił. Wszyscy mają pretensje i jeszcze tak jak wiatr zawieje, tak można go usunąć. Tak. W jakiej my sytuacji jesteśmy? Jeżeli szukamy dobrej szkoły, w której jest dobry menadżer, to się go kurde nie rusza. Tym bardziej, jeżeli nie ma sygnału. Panu i dyrektora swego zawsze możesz mieć nowego. No, co na pewno, nie? Niestety, no, i jakby, czasami. Ja wychodzę z takiego założenia, że dobrostan dyrektora dla mnie jest ważny, chcę ufać dyrektorowi i jeżeli będę ufał dyrektorowi, to on mi pokaże, w jakim kierunku idzie jego firma, czyli szkoła. A ja jestem częścią tej firmy. I wchodzę w poniedziałek do pracy i chcę mieć wizję tego, gdzie chcemy być za 5 lat. I jeżeli takiego menadżera bym spotkałem na swojej drodze, to będę dla niego pracował, bo będę czuł, że ja mam swoje miejsce i wiem, jaka jest moja rola. I wielu nauczycieli to chce. Potem dyrektor, który jest o parę lat starszy od ciebie, ja już mam takiego dyrektora właśnie, żeśmy świętowali jego 60. urodziny i żeśmy się na nim wyzłośliwiali fajnym przedstawieniem, które przygotowali uczniowie, tak? Za 5 lat pójdzie i Maciej będzie nowy. Nie. W życiu. Nigdy. Ani jednego dnia. Nawet na zastępstwo. Nawet jako PO. Nie mam głowy na to, żeby znać te wszystkie paragrafy. Nie, akurat na paragrafy masz głowę. Ty chyba nie masz na ludzi głowy. Nie, uwierz mi, nie mam głowy na paragrafy, tak jak ma nasz dyrektor głowę na paragrafy. Naprawdę. Czyli praca dyrektora polega na tym, żeby mieć głowę na paragrafy? Też. No też, no właśnie. Tak. Też. No tak. Też, no. Bo uwaga, świadectwa MEN. Do 12 lipca, uważaj, wiem to, na wzorze MEN i tam 32B przez 5 tak. I tak dalej, a potem na MEN i tak dalej. Patrzysz na te dwa wzory i za diabła, za diabła jasnego, nie wiesz, czym one się różnią. Woda ci się skończyła, mi się też woda skończyła. Wakacje. Państwo już, bo widzicie... Jest ktoś z nami jeszcze? Bo to cała rozmowa była zaplanowana, to zgodnie z agendą tak, idziemy. Tak. Wszystko, tu jest, ja mam wpisane, wszystko zgodnie z agendą. I ja myślę, że po prostu to jest moment, w którym my już tyle powiedzieliśmy. Nikt nie powiedział, jaki jest przepis na wakacje, żeby szybciej odpoczywać. Tak. Nikt się nie podzielił swoją wiedzą na ten temat. To jest takie przykre. To my tu organizujemy dla was. Jest dostępny. Chodź, co zrobimy. To se zadzwoń, dobra. Jest dostępny numer. Zobaczymy, czy nam się uda dodzwonić tym razem do ciotki. Ciotki. Dawidowej, czy ona może w końcu włączyła komputer. Sprawdźmy to. Cicho. No cześć. Cześć, Anka, wszystkiego najlepszego ci. Gratuluję tej nagrody, należała ci się. Mówię, kurde, może idzie, tak? Wracam na stronę korytarzu, bardzo, bardzo ci dziękuję. Słuchaj, siedzi koło mnie Dawid, a w ogóle pozdrawiamy cię serdecznie, bo jesteśmy na żywo w Radiu Bel. Nadajemy na żywo, droga ciociu, jesteśmy na panu Belfrze i my z Maciejem sobie siedzimy, jesteśmy na żywo i chcieliśmy właśnie zadzwonić do ciebie spontanicznie i ci pogratulować, że doceniono twój wkład w rozwój wiedzy geograficznej w Poznaniu okolicy. Czy to jest twoja pierwsza nagroda od kuratora? No miałam 75 szkoły i po prostu wiem, że pani dyrektor wystąpiła o nagrodę dla niektórych nauczycieli i to jest za cało kto, bo żadnych wielkich osiągnięć to pani pyta nie ma. A mam pytanie, Dawid naprawdę zostawiłeś szkołę? Naprawdę. Ikona naszej edukacji odeszła ze szkoły. Anka, przypomnij sobie, jak ja literkę sprzedawałem, to samo żeśmy już przerabiali. Teraz będziesz mu mówiła, że źle robi. Nie. Uważam, że genialny. Uważam, że zrobił super. Ma 1000 innych możliwości zarobkowania. Szkoła jest mu do niczego niepotrzebna, tym oj, gdzieś ci przerywa coś, no. Oj, gdybym miała 15 mniej, to zrobiłabym to samo. Ale on zostaje w edukacji. On stwierdził, że od tablicy. O, to, co lubi. O. No, trzeba robić to, co się lubi. Nie musi się użerać z rodzicami, nie musi się użerać z urzędnikami, nie musi się użerać z uczniami, niczego nie chcą umieć.
Czyli wszyscy mamy te same odczucia. Wszyscy mamy te same odczucia. Mi by wystarczyło, żeby moi uczniowie chcieli się uczyć. Ja wtedy bym został. O. Dobra. Co mówię, chociaż jedna osoba pracy, no. Naszego programu, bo jestem cały czas zarobiona. A podobno są wakacje, czy też urlopy. No, a mam miesiąc na napisanie takiej publikacji dla Demarto i... Działam, jednym słowem. Dobrze, to w takim razie... Wszystko przez was. A wszystko przez nas. W takim razie baw się dobrze, odpoczywaj w wakacje, jeszcze raz ci gratulujemy. Wszystkiego i do zobaczyska dobrego. W końcu. Będziemy się widzieć pewnie na wręczeniu, wtedy się wyściskamy, porobimy sobie zdjęcie, bo podejrzewam, że tam zbiorą nas wszystkich razem. Nie tak. Gratulacje. No. To musimy się zobaczyć u nas na działce. Spotkamy się. No, trzymajcie się, pa. Cześć. No tak, także tym rodzinnym telefonem. Akcentem kończymy. Tak jest. Mamy podziękowania za słowa o dyrektora. Tak, tak. Znaczy one są autentyczne. O, dobrze, że wypiłeś. Dobrze, że wypiłeś. One są autentyczne i szczere, bo rzeczywiście chciałbym, żeby dyrektorzy stali docenieni za swoją pracę, a nie tylko dostawali baty, nie? Przerażające to jest. I to kolejny odcinek Radia Belfer, który gdzieś tam się pojawi o tych ludziach, których nie spotykamy. Dyrektora ściągnąć. Uwaga, dyrektorzy, jeżeli jest jakiś chętny dyrektor, który zapraszamy, tutaj jest miejsce dla was. Zapraszamy tutaj na miejsce. Tak jest. Zrobimy sobie wtedy wywiad. Wszystkim państwu dziękujemy za te kilka minut spędzonych razem z nami. Siedem. Zgodnie z planem 7 minut zajęła nam ta transmisja. Przepraszamy za problemy techniczne. Maciej przyjął swój tani kabel USB z Tigera. Ja jak podłączyłem swój, to już prawie wszystko działa, więc od tego momentu już będzie wszystko ok. Ale pokazałem ci przynajmniej, jak telefon działa. Nauczyłaś mnie wielu rzeczy. Tak, zawsze. Parę jest miesięcy. Mi tak smutno, że już taka ikona edukacji odchodzi od tablicy. Dobrze, i to ja teraz cię oświecę swoim blaskiem ikonicznym i na duszę guzik zakończ stream, bo jednak nie. Drodzy nauczyciele, nauczycielki, panie, panowie. Czy ja mam tu jakiś dźwięk odpowiedni? O, to nie wiem, czy to ten był dobry. Ten nie był dobry? Ten nie jest dobry. Ten też nie jest dobry. Nie, na poważnie. Wróżka poszła. Oby w tym roku, w lipcu i w sierpniu, wbrew temu, że stoi basen u nas w Damasławku na dworze, słońce wam świeciło, pensja wpływała, żebyście odpoczęli z nowymi siłami. Od 1 września poszli do szkoły i dali czadu. Tak, i zadbajcie o siebie, bo to jest rzeczywiście ważne. Zróbcie coś, co jest dla was ważne, a nie myślcie o całym świecie, i tego nie zbadamy. Częściej się uśmiechajcie. Nawet do lustra. Zmijajcie piątki z uczniami. Dzisiaj miałem taką sytuację, jedzie mój uczeń, nie? Idę w słuchawkach, wracam ze szkoły, uwaga, nie? Oni i zdrowka, dzień dobry. Piąteczka była. Nie? No to cudownie. Się zdziwił. Dobra. To wszystkim wam przebijamy piąteczkę i dziękujemy za ten spędzony z nami czas. Trzymajcie się, cześć. I zapraszamy was na radiobelter.pl. Dokładnie tak. Redaktor Danieluk i... Redaktor Łasiński. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.